Ze studio na żywo Lichań 2.0. Witają Państwa Izabela Lagierska. I Maciej Wida. Drodzy Państwo, zdajemy sobie sprawę, że nie jest dla Państwa zaskoczeniem forma internetowa, forma dzisiejszego spotkania. Z całą pewnością dla większości z Was, dla większości z Państwa jest to kolejne internetowe szkolenie, ale jesteśmy pewni, że dla wszystkich z Państwa jest to pierwsze tego typu spotkanie poświęcone w całości pomidorom gruntowym. Ale proszę Państwa, zadbaliśmy też o to, aby to dzisiejsze spotkanie w jakiś sposób łączyło się z naszymi dotychczasowymi spotkaniami, które odbywały się na żywo, chociażby tak jak w zeszłym roku konferencja pomidorowa w Licheniu. A tym elementem scalającym te dwa spotkania będzie debata, którą będziemy dzisiaj dla Państwa prowadzić na żywo z tego studio. Otwieramy zatem drugą Krajową Agroakademię Pomidorową pod nazwą Licheń 2.1. A organizatorami dzisiejszego spotkania są firma BASF i marka Nunems oraz Zrzeszenia Pomidorowe, Zrzeszenia Producentów z Pudliszek, z Kotlina, z Łowicza, z Milejowa. Proszę Państwa, partnerami strategicznymi dzisiejszego naszego spotkania jest Grupa Producentów Rossad Krasoń, Grupa Mularski oraz firma Jacek Luty. Natomiast nad całą oprawą techniczną czuwa dzisiaj dla Państwa firma Leaf Media. Drodzy Państwo, a patronem medialnym, patronat medialny dzisiejszego wydarzenia objęło wydawnictwo Plant Press, wydawca miesięcznika Warzywa oraz właściciel serwisu internetowego warzywa.pl. W kwietniowym numerze miesięcznika Warzywa będziecie mogli Państwo znaleźć relacje z dzisiejszego wydarzenia oraz oczywiście na portalu warzywa.pl, gdzie serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, króciutko o programie. Nie zabraknie dzisiaj informacji dotyczących wniosków z ubiegłego sezonu. Pojawią się też nowości z firmy BASF oraz z marki Nunems. I oczywiście centralnym punktem dzisiejszego spotkania będzie prowadzona dla Państwa tutaj z tego miejsca na żywo debata, ale o tym chwilę później. A na zakończenie, pierwszy raz zainaugurujemy, drodzy Państwo, na zakończenie nagrody. Nagrody dla producentów, nagrody dla osób najbardziej zaangażowanych w rozwój produkcji pomidorów przemysłowych w Polsce. Nagrody o nazwie Grand Brix. I nagrody te wręczy Cezary Urban, dyrektor działu Agriculture Solution w BAS Polska oraz pani Monika Glen, menadżer do spraw komunikacji i serwisów marketingowych również w firmie BAS w Polsce. Drodzy Państwo, zachęcamy Was do pozostania z nami do samego końca, ponieważ w tej części, właśnie w tej części, gdy będziemy wręczać statuetki Grand Prix, Państwo zobaczycie swoich sąsiadów, swoich znajomych, osoby zaangażowane w rozwój produkcji pomidorów w Waszych rejonach. Ale kto to będzie dokładnie, tego, drodzy Państwo, dowiecie się na samym końcu. Proszę Państwa, powiedzieć, że ubiegły sezon był trudny, to tak jakby nic nie powiedzieć. My specjalnie dla Państwa na dzisiaj przygotowaliśmy pewien materiał firmowy, z którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić, a który pokazuje, jakie Państwo mieliście wyzwania i ile trudu Państwo włożyliście w zeszłym sezonie, żeby uzyskać efekt taki, jaki uzyskaliście. Więc teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału filmowego.
Szanowni Państwo, ja na dzisiaj dla Państwa przygotowałam takie lekkie podsumowanie z wniosków z ubiegłego sezonu. Oczywiście te wnioski będą dotyczyły głównie naszych odmian, natomiast też chciałabym się z Państwem podzielić kilkoma nowymi projektami, które będziemy wdrażać w roku 2020. Otóż łączymy się dzisiaj z Państwem zdalnie i oczywiście to jest dla mnie osobiście też bardzo duże wyzwanie, dlatego że po pierwsze Państwa nie widzę, a po drugie Państwa nie słyszę. I dlatego, że mamy taką trudność, oczywiście Państwo nie możecie zadawać nam na bieżąco pytań. Dlatego ja dzisiaj dla Państwa postanowiłam trochę tę sytuację odwrócić. Ja dzisiaj sobie sama będę zadawać pytania i te pytania poniekąd to są Wasze pytania, z którymi się najczęściej spotykaliśmy w ubiegłym sezonie, czy podczas naszych rozmów, czy podczas naszych wizyt polowych. Zatem dzisiaj będzie odpowiedzi, dzisiaj znajdziecie, mam nadzieję Państwo, odpowiedzi na swoje najbardziej nurtujące Was pytania. Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, zapewne najwięcej informacji będzie dotyczyć odmiany N6438. I tak rzeczywiście jest. Dlatego, że proszę Państwa, my w ubiegłym sezonie bardzo mocno przyglądaliśmy się tej odmianie. Podążaliśmy za tą odmianą niemalże po całym kraju. I też z tego względu, że ta odmiana faktycznie zyskuje coraz większą popularność. Często spotykamy się z takim pytaniem, jak wykorzystać wczesność odmiany N6438 względem terminu sadzenia i planowanego zbioru. I tutaj dzisiaj dla Państwa, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, umieściłam taką grafikę, w której możecie Państwo zobaczyć przykładowe terminy nasadzeń i potencjalne terminy zbioru. Oczywiście zielone pole wskazuje nam na możliwość przyspieszenia tego zbioru, a natomiast żółte pole pokazuje nam potencjalnie na to, że ten okres wegetacji może się wydłużyć. Dlaczego tak jest? Otóż to klimat i pogoda, rozkład pogody w danym sezonie nam generuje bądź wydłużony, bądź skrócony okres wegetacji i my jako hodowcy też często mamy dużą trudność, żeby wykalkulować konkretny okres wegetacji w stosunku do odmiany. Widzimy, że odmiany, te same odmiany w południowych krajach mają inny okres wegetacji niż mają w krajach, które są dużo bardziej wysunięte na północ. I to oczywiście też chciałabym sobie, żebyście Państwo zdawali sobie z tego sprawę, że na południu, że ta sama kwestia dotyczy również Polski. Inne możemy uzyskać wyniki na południu, natomiast bardziej na północ, ten okres wegetacji może być lekko przesunięty. I teraz, jaką korzyść Państwo macie z sadzenia odmian wczesnych? Otóż proszę zwrócić uwagę, mamy trzy przykładowe terminy nasadzenia. Możecie Państwo manewrować lekko terminami nasadzeń, czasami nawet obniżając takie ryzyko bardzo wczesnych nasadzeń. Druga kwestia to możecie Państwo zapanować trochę bardziej nad harmonogramem zbiorów. I oczywiście też widzimy z perspektywy hodowcy, że cecha wczesności jest tym bardziej zależy nam na tej cesze wczesności, im bardziej podążamy na północ. Natomiast też bardzo ciekawe pytania dotyczą zagęszczenia i to, jak możemy wpłynąć i czy wpływamy na plon zagęszczeniem. I tutaj dla Państwa też przygotowałam na dzisiaj grafikę. Jest to wynik naszych doświadczeń i wniosków z ubiegłego roku, z którymi chciałam się dzisiaj z Państwem podzielić. I tutaj jakbym miała Państwu wytłumaczyć, czego dotyczy ta grafika. Po lewej stronie widzicie Państwo zagęszczenia, różne zagęszczenia od 21 tysięcy do 30 tysięcy. Pierwsza linia słupków pokazuje nam to, jak zachowuje się plon w stosunku do różnego zagęszczenia. Druga linia słupków, ta bardziej szara, pokazuje nam, jak się zachowuje gramatura owoców w stosunku do różnego zagęszczenia. Natomiast trzecia linia słupków pokazuje nam ilość owoców na krzaku w zależności od różnego zagęszczenia. I teraz gdybyśmy chcieli wyznaczyć tutaj pewne linie trendów, to zauważą Państwo, że plon co prawda wzrasta ze wzrostem zagęszczenia, natomiast nie tak znacząco, jakbyśmy się mogli tego spodziewać. Natomiast w przypadku odmiany N6438 widzimy znaczącą reakcję na zagęszczenia
pod takim kątem, że mamy dużo więcej owoców drobnych i spada gramatura tych owoców w momencie, kiedy mamy wysokie zagęszczenia. I odwrotną sytuację mamy przy niskich zagęszczeniach. Mamy zdecydowanie mniej owoców, natomiast gramatura tych owoców jest większa. I tutaj w przypadku N6438 możemy uzyskać gramaturę od 60 gram do nawet 85 gram. I teraz z kolei, jaka kolejna korzyść płynie z tej cechy dla Państwa? Otóż, proszę Państwa, głównie taka, że po pierwsze możecie tym zagęszczeniem próbować dostosowywać się do pod potrzeby zakładu, natomiast to też daje Państwu taką możliwość dostosowania się tą odmianą do Waszej technologii, to znaczy do sposobu zbioru, który Państwo prowadzicie, albo też zasobów, czyli stanowiska, jakim dysponujecie. Tutaj gdybyśmy chcieli jeszcze zajrzeć trochę może do wnętrza owocu i zobaczyć, jak ono wygląda wewnątrz, widzicie Państwo na przekroju owoce z reguły dwu- bądź trzykomorowe, dosyć silnie wypełnione, jak na tą wczesność ta odmiana ma bardzo dobrą jędrność i tutaj po lewej stronie widzicie Państwo różną gramaturę. Tak jak wspominałam wcześniej, to jest ta reakcja na zagęszczenie. Możemy uzyskiwać owoce od 60 do około 85 gram. I często też spotykam się z pytaniem, czy faktycznie odmiana N6438 nadaje się do zbioru kombajnowego. I tutaj dzięki uprzejmości pana Leszka Chudziaka udało nam się, który udostępnił nam materiał nagrany przez niego, pokazujący zbiór N6438. Doskonale tutaj Państwo szybko wychwycicie, jak dobrze zbiera się ta odmiana, ile mamy pomidora wchodzącego na kombajn, a jak mało owoców pozostaje z tyłu za kombajnem. Czyli proszę Państwa, nasza rekomendacja absolutnie jest taka, że jest to odmiana przeznaczona do zbioru kombajnowego, natomiast nie wyklucza to oczywiście zbioru ręcznego, który Państwo czasami prowadzicie tak na początku, jako taki pierwszy zbiór. Natomiast docelowo my tą odmianę rekomendujemy jako odmianę przeznaczoną do zbioru kombajnowego. Bardzo dużo pytań również dotyczy, jak wykorzystać potencjał plonotwórczy odmiany N6438 w kontekście stanowiska. A więc są to pytania typu, czy potrzebuję mieć nawadnianie, jakie stanowisko wybrać, czy może być stanowisko lżejsze, czy może być stanowisko, czy powinno być stanowisko bardziej zasobne. Więc tutaj, żeby spróbować Państwu odpowiedzieć na to pytanie, umieściłam dwa zdjęcia. Jest dzisiaj z nami producent, który jest właścicielem tego pola i na pewno bardzo szybko to pole swoje pozna. Natomiast gdybym miała wytłumaczyć, o co chodzi z tymi zdjęciami. Po lewej stronie widzicie Państwo pole i rośliny w momencie kwitnienia. Myślę, że to zdjęcie też nie jest w stanie oddać pełnego obrazu rzeczywistości. Natomiast jestem przekonana, że ci z Państwa, którzy mieli do czynienia z odmianą N6438 na polu, bardzo szybko wychwycili fakt, że ona bardzo intensywnie wchodzi w owocowanie, jest wręcz obsypana kwiatami. I to samo jest dalej kontynuowane poprzez zawiązywanie owoców i dojrzewanie tych owoców. O to nam właściwie chodzi, że chcemy tutaj skoncentrować jak najbardziej ten okres kwitnienia i okres zawiązywania i dojrzewania owoców, żeby wymusić z tej rośliny wczesny plon. Więc teraz możemy sobie wyobrazić sytuację, w której w tych krytycznych dla tej rośliny momentach, dosyć krótkich, dlatego że te okresy są mocno skoncentrowane, brakuje nam wody albo brakuje nam składników pokarmowych. Jakie to ma konsekwencje? Otóż proszę Państwa, takie konsekwencje, że mamy stratę plonu. Więc żeby tutaj z tej odmiany Państwo mogli uzyskać jak najlepsze wyniki i wykorzystać jej potencjał, nasza rekomendacja jest taka, że powinny to być stanowiska nawadniane lub też stanowiska, gdzie Państwo czujecie, że będzie wystarczająca ilość wody w sezonie. I oczywiście stanowiska, które będą wystarczająco zaopatrzone w składniki pokarmowe, szczególnie w potas i fosfor, których ta roślina potrzebuje od momentu kwitnienia. Usiłujemy zmienić slajd. Proszę Państwa, jeszcze trzy zdjęcia z ubiegłego sezonu, które pokazują, jak wygląda roślina albo jaki potencjał plonotwórczy możemy uzyskać w przeliczeniu na jeden krzak.
I tutaj, proszę Państwa, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie możecie Państwo zbudować swojego programu nasadzeń, opierając się jedynie na odmianach wczesnych. Potrzebujecie Państwo też rozwiązania na ostatnie zbiory, na kończące kampanie i dla Was kluczowe w tym momencie są odmiany, które będą mogły, ze względu, że wtedy są często niekorzystne warunki, poczekać na tym polu do zbioru. I tutaj pytanie często się pojawia, czy my jesteśmy w stanie przynieść jakieś rozwiązanie. Otóż, proszę Państwa, w zeszłym roku mieliśmy do czynienia tutaj u nas w Polsce z odmianą Advance. Jest to odmiana już u nas funkcjonująca od wielu lat na innych rynkach. Natomiast w Polsce mieliśmy pierwszy raz z nią do czynienia. I proszę Państwa, niestety część z tych plantacji, gdzie mieliśmy doświadczenia, została po prostu zniszczona, więc nie mamy tak dużo wniosków jak z odmiany N6438, natomiast jesteśmy przekonani o jej trzech bardzo istotnych cechach. Pierwsza to taka, że jest to odmiana, która ma wysokie odporności w stosunku do chorób bakteryjnych. Kolejna cecha, i to jest taka trochę odwrotność odmian N6438. Ta odmiana preferuje, woli albo bardzo dobrze adoptuje się na stanowiskach słabszych, problematycznych, gorszych stanowiskach. Więc ma tą taką cechę łatwej adaptacji, przy czym oddaje bardzo dobry plon. I tutaj myślę, że my będziemy dalej kontynuować doświadczenia dotyczące tej odmiany. Natomiast chciałabym Państwu powiedzieć, że dla tych z Państwa, którzy już w tym sezonie widzieliby miejsce dla tej odmiany na swoich stanowiskach, ta odmiana już jest dostępna komercyjnie, więc można pytać o nią w sieci dystrybucji, jest dostępna w sprzedaży. Proszę Państwa, co nas tak naprawdę motywuje do rozwoju, do pracy? Otóż to, że chcemy sprawić, aby zdrowe odżywianie było przyjemne dla konsumentów, ale też zrównoważone. Więc też w tym kierunku podąża nasza hodowla. I teraz bardzo krótko chciałabym Państwu powiedzieć o trzech dużych projektach, które mamy rozpisane na rok 2021. Będą one dotyczyły trzech odmian. Pierwsza odmiana to oczywiście, przepraszam, musimy się cofnąć. Pierwszy projekt oczywiście związany z odmianą Advance. Będziemy się nadal przyglądać tej odmianie w segmencie średnio-późnym. Będziemy szukać dla niej segmentów, ale też lokalizacji, w których ta odmiana mogłaby być najlepszym dla Państwa rozwiązaniem. Natomiast chcielibyśmy też uzupełnić nasz program nasadzeń o dwie kolejne odmiany. Jedną odmianę wczesną pod numerem N0296. Jest to odmiana o kilka dni późniejsza od odmiany N6438. I tutaj hodowla idzie w kierunku wysokich brixów, wysokiego potencjału plonotwórczego i ciemniejszego koloru. Również do tego chcielibyśmy Państwu zaoferować odmianę, która by kończyła, która by występowała nawet po odmianie Advance, czyli taką odmianę kończącą, późną do oceny. Jest to odmiana 507, która już jest odmianą komercyjną w innych krajach, natomiast u nas będzie testowana pierwszy rok. A więc tymi trzema odmianami dodatkowo chcielibyśmy uzupełnić nasz cały program odmian pomidora. Proszę Państwa, co jest naszą wizją? To jest to, aby być dla Państwa partnerem. Partnerem wzdłuż całego łańcucha produkcji warzyw. Dlatego niezmiennie przed nami bardzo dużo pracy. I ja na ten moment bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam Państwa do śledzenia naszych kanałów, takich jak Facebook, YouTube, czy do zaglądania na naszą stronę internetową. Z mojej strony na ten moment wszystko. Poproszę teraz Macieja Witę o to, aby przedstawił swoją prezentację dotyczącą ochrony. Także dziękuję bardzo.
I witam Państwa ponownie. Przyszła pora na prezentację dotyczącą ochrony. Ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że cieszę się, że drugi rok z rzędu, kiedy spotykamy się z Państwem na zimowej konferencji, drugi rok z rzędu mogę przedstawiać Państwu nowość fungicydową. W zeszłym roku, jak na pewno Państwo pamiętacie, w Licheniu, w głównej mierze moja prezentacja opierała się na prezentacji fungicydu Dagonis. W tym roku natomiast wprowadzamy do ochrony między innymi pomidorów gruntowych fungicyd o nazwie Skala. I dlatego większość mojej dzisiejszej prezentacji będzie się składała właśnie z omówienia tego produktu. Drodzy Państwo, zatem czym jest fungicyd Skala? Jest to produkt oparty o jedną substancję aktywną, zawierający pirymetanil. Co to jest za substancja aktywna? Drodzy Państwo, ja muszę powiedzieć, że Skala jest nie tylko swego rodzaju nowością, nowym fungicydem, ale jest to też wielki powrót pirymetanilu do ochrony warzyw. Od kilkunastu lat niemalże producenci warzyw nie mogą korzystać z tej substancji w ochronie warzyw, bo w innych gatunkach, czy chociażby w sadach, czy w owocach miękkich ta substancja aktywna występowała i występuje nadal. Natomiast produktem, fungicydem Skala wracamy z pirymetanilem, zatem Państwo możecie ponownie korzystać z tej substancji aktywnej. W tym przypadku dzisiaj omówię na przykładzie pomidorów gruntowych. Tak jak powiedziałem, Skala to nie tylko fungicyd do ochrony pomidorów gruntowych. Etykietę tutaj mamy szerszą. Na przykładzie warzyw mamy tutaj również marchew, mamy ogórki, czy sałatę, czy na przykład paprykę szklarniową. W dalszym ciągu będą tutaj również, czy jest tutaj również mowa o sadach, czy owocach miękkich. Tak jak powiedziałem, ja oczywiście dzisiaj skupię się na pomidorach, a jeżeli myślimy pomidory, to jedną rzecz na pewno musimy tutaj dodać, ponieważ jak pomidory intensywnie kwitną, Państwo wiecie najlepiej, między innymi Iza o tym przed chwilą mówiła na przykładzie odmiany N6438, ale kwitnące rośliny to również owady pożyteczne, to również pszczoły. Drodzy Państwo, Skala jest neutralna w stosunku do fauny pożytecznej oraz pszczół, a jeszcze dodam tylko, iż mechanizm działania pirymetanilu jest translaminarny, zatem ta substancja aktywna wchodzi w układ rośliny w miejscu naniesienia. Drodzy Państwo, aby ta prezentacja nie była taka, powiedzmy, sztywna, zawierająca wyłącznie techniczne informacje, odwrócę tę sytuację i chciałbym zadać Państwu pytanie. Jaka jest najgroźniejsza choroba grzybowa warzyw w naszej szerokości geograficznej? I z racji, że zwracam się w większości, zdecydowanej większości do producentów pomidora, zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa na tak zadane pytanie odpowiedziałoby zaraza ziemniaka. Tym bardziej po zeszłym sezonie. Widzieliście Państwo na początku film podsumowujący miniony sezon. Wszyscy Państwo najlepiej wiecie, co zaraza pokazywała, jak destrukcyjny charakter miała w zeszłym sezonie, ale w tym pytaniu chciałbym, abyście spojrzeli na to szerzej, nie tylko przez pryzmat pomidorów gruntowych, ale przez pryzmat produkowanych warzyw. I w sytuacji, w której spojrzymy przez pryzmat warzyw, takie pytanie już wygląda zdecydowanie inaczej, ponieważ myśląc o najpowszechniejszej chorobie grzybowej w gatunku warzyw, jakie w Polsce uprawiamy, na pewno należałoby tutaj zaznaczyć alternariozę i szarą pleśń. I tak jak powiedziałem, oczywiście zaraza ziemniaka jest bardzo groźną i niekiedy trudną chorobą grzybową do zwalczenia w uprawie pomidorów gruntowych. Ale jak Państwo na pewno przyznacie mi rację, zwłaszcza producenci, którzy od wielu lat uprawiają pomidory gruntowe, zdarzają się lata takie, w których zaraza ziemniaka albo nie występuje wcale, albo po prostu jest dużo łatwiej do zwalczenia. Natomiast niemalże w każdym sezonie z alternariozą czy szarą pleśnią, zwłaszcza z szarą pleśnią, na koniec sezonu mamy do czynienia. Dlatego zadając pytanie o najpowszechniejszą chorobę grzybową warzyw uprawianych w naszej szerokości geograficznej, zatem w Polsce, na pewno należy podkreślić tutaj alternariozę i szarą pleśń. Drodzy Państwo, Skala wyróżnia się
odmiennym mechanizmem działania substancji aktywnej, jaką jest pirymetanil. Widzicie Państwo tutaj na slajdzie tabelę, gdzie wymieniłem najpopularniejsze fungicydy wykorzystywane czy stosowane do ochrony pomidorów gruntowych oraz mechanizm działania substancji aktywnych, które wchodzą w skład tych produktów. Jak Państwo widzicie, wiele czy część z tych substancji aktywnych się powtarza. Ja oczywiście nie byłem w stanie zmieścić wszystkich fungicydów, jakie są zarejestrowane do ochrony pomidora gruntowego. Jakbym je zmieścił, tabela byłaby bardzo nieczytelna. Natomiast, drodzy Państwo, co chciałbym podkreślić, to to, iż skala i pyrymetanil zawarty w tym produkcie ma zupełnie inny mechanizm niż wszystkie inne fungicydy, z jakich Państwo możecie korzystać. Co to oznacza? Drodzy Państwo, sami wiecie doskonale, z jakim problemem przyjdzie nam się zmierzyć w tym sezonie, a już na pewno w kolejnych sezonach, mianowicie z wycofywaniem substancji aktywnych. Zatem paleta substancji aktywnych, z jakich możecie Państwo korzystać w ochronie warzyw, w tym ochronie pomidorów gruntowych, jest coraz mniejsza. Co za tym idzie, coraz trudniej jest stosować czy chronić nasze plantacje zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, zatem stosując przemiennie substancje aktywne. Pod tym kątem, zwłaszcza pod tym kątem, idealnie skala wpisuje się w system ochrony pomidorów gruntowych i innych warzyw dzięki właśnie odmiennemu mechanizmowi działania. Drodzy Państwo, w tym momencie jeszcze chciałbym jedną rzecz podkreślić tak naprawdę na marginesie, bo nie będę tego wątku rozwijał. Państwo być może wiecie, że rok czy sezon 2021 jest ostatnim sezonem, w którym będziecie mogli korzystać z takiej substancji jak mankozeb. W przypadku, gdy myślimy o ochronie pomidorów gruntowych, trzeba powiedzieć, jest to jedna z ważniejszych substancji aktywnych. Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę, mankozeb mamy w kolumnie trzeciej od prawej strony. Substancja aktywna mankozeb ma taki sam mechanizm działania jak metiram, zatem substancja, która wchodzi w skład naszego fungicydu polyram. Co chciałbym dzisiaj Państwu zakomunikować? Otóż fungicyd polyram będzie dostępny w sprzedaży i będzie nadal zarejestrowany, zatem Państwo będziecie mogli z niego korzystać zarówno w sezonie 21, jak i 22, czyli w sezonie, w którym z mankozebu już korzystać nie będziecie mogli. Ale to tylko na marginesie, ponieważ wracamy do omówienia fungicydu skala. A jeżeli myślimy o fungicydzie skala i zadajemy sobie pytanie, czego możemy oczekiwać od tego produktu w ochronie pomidorów. I na tym slajdzie chciałbym Państwu pokazać skuteczność tego fungicydu w zwalczaniu szarej pleśni w porównaniu z fungicydem Signum. W zależności od owocu, czy badania były przeprowadzone, skuteczność pokazuje tutaj na owocach, na liściach oraz na łodydze. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Drodzy Państwo, niebieski słupek to jest skala, zielony to jest słupek, to jest Signum, natomiast Signum w dawce 1,5 kg na hektar. Zatem porównujemy tutaj 2 litry fungicydu skala. 2 litry to jest ta dawka zarejestrowana z 1,5 kg Signum. Jak Państwo wiecie, Signum w Polsce stosujemy w dawce kilogramowej i znamy skuteczność tego produktu, a tutaj na potrzebę tego doświadczenia pokazaliśmy, porównaliśmy to do dawki 1,5 kilograma i zobaczcie, drodzy Państwo, jak na tym tle wypada skala. Praktycznie, gdy myślimy o owocach, o skuteczności na owocach, liściach czy łodygach, mówimy tutaj o skuteczności 90% i więcej. Skuteczność 2 litrów skali praktycznie nie odbiega od 1,5 kilograma Signum, zatem bardzo dobrze skala wpisuje się w system zwalczania chorób przechowalniczych, w tym przypadku zwalczania szarej pleśni na dojrzewających owocach. O tym powiem za chwilę. Tutaj też Państwo widzicie odmiany, na których to doświadczenie było robione. Natomiast, drodzy Państwo, fungicydy, oczywiście w głównej mierze to zwalczanie chorób grzybowych, skuteczne zwalczanie chorób grzybowych, czego oczekujemy, ale nie tylko. Drodzy Państwo, ochrona fungicydowa to również wzrost plonu, to również wpływ na większe plony, jakie Państwo zbieracie. I tu z kolei chciałbym przedstawić Państwu doświadczenie już z Polski, które przeprowadziliśmy w zeszłym sezonie, w sezonie 2020 w Skierniewicach na odmianie N6438. Porównywaliśmy skalę z innymi produktami, z innymi fungicydami zarejestrowanymi do ochrony pomidorów, ale co sprawdzaliśmy? Oprócz plonu
w zależności od testowanych poletek, badaliśmy również jędrność owoców. Drodzy Państwo, pomarańczowa linia tego wykresu pokazuje jędrność owoców po 14 dniach od zbioru. 2 tygodnie po zbiorze, czyli pomidory były zebrane i przez 2 tygodnie w sposób, trzeba powiedzieć, taki domowy, zatem nieprofesjonalny, a mówiąc wprost, pod zadaszeniem, jak świeciło słońce, to słońce, jak przychodziła noc, to była noc. Przez 14 dni te pomidory były w taki sposób przechowywane, aby zobaczyć, jaką będą miały po tym czasie jędrność w zależności od zastosowanej technologii. I proszę zobaczyć, drodzy Państwo, co daje wykorzystanie, co dają zabiegi fungicydem Scala. Ta jędrność przy wykorzystaniu tego produktu była najwyższa przy jednoczesnym, najwyższym wpływie na plon. I oczywiście część z Państwa może spojrzeć na plony uzyskane w tym doświadczeniu rzędu od 130 do 145 ton. Natomiast, drodzy Państwo, po pierwsze, to doświadczenie było zbierane ręcznie, a po drugie, to było na odmianie N6438, która taki potencjał plonotwórczy ma, co zresztą widzieliśmy na plantacjach chociażby za Zamojszczyźnie, gdzie przy zbiorze ręcznym plon 130 ton z hektara był osiągalny. Drodzy Państwo, należy zatem się zastanowić nad kluczowymi momentami w ochronie pomidorów gruntowych. Jak efektywnie wykorzystać fungicydy BAS? Nieprzypadkowo w ten sposób nazwałem ten slajd, ponieważ Państwo przyznacie mi rację. Nie da się stworzyć programu ochrony pomidorów. Nie da się z góry założyć, którymi produktami, w którym momencie należy ochronić pomidory, tak jak na przykład często da się to zrobić w roślinach zbożowych, w warzywach nie da się, a w pomidorach już w ogóle nie da się stworzyć programu ochrony. Ale można wskazać momenty, można wskazać fazy rozwojowe pomidorów, w których Państwo nie możecie zapomnieć o zabiegu. I na to chciałbym teraz Państwa uwagę zwrócić. Drodzy Państwo, za 2 miesiące część z Państwa będzie miało już w gotowości sadzarki i będzie patrzyło, czy da się wykonać, czy będzie można sadzić pomidory na koniec kwietnia, czy nie. Za 2,5 miesiąca większość pomidorów w Polsce będzie wysadzone. Jest bardzo ważny moment. W ciągu 2 tygodni od posadzenia pomidorów rekomendujemy Państwu wykonać zabieg. Nie zostawiajcie na dłużej wysadzonych pomidorów bez ochrony. Jeżeli wykonacie jakiś zabieg, załóżmy przed wysadzeniem roślin, czyli na paletkach do wysadzania, zyskujecie maksymalnie tydzień. W takiej sytuacji możemy powiedzieć o 3 tygodniach od posadzenia, ale generalnie termin po posadzeniu pomidorów, ten pierwsze dni, pierwsze 2 tygodnie są bardzo ważne. Tutaj rekomendujemy Państwu wykonać zabieg albo akrobatem, albo polyramem. Ten slajd nie mówi o łączeniu tych dwóch produktów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Rekomenduję Państwu wykonanie zabiegu akrobatem, ponieważ w skład akrobatu oprócz kontaktowego mankozebu wchodzi również układowy dimetomorf. Zatem dzięki tej układowej substancji, jaką jest dimetomorf, wraz ze wzrostem tych roślin, czyli wraz z powiększaniem jej powierzchni, ta ochrona będzie dłuższa niż w przypadku zastosowania kontaktu solo, który jednak wraz ze wzrostem powierzchni rośliny będzie po prostu ta ochrona niższa, a tym bardziej po tym, jak spadnie deszcz. Druga faza w rozwoju pomidorów, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest początek kwitnienia. Drodzy Państwo, jest to moment, w którym, jak wiecie, pomidory jeszcze nie zszywają międzyrzędzi, jeszcze im jest do tego daleko. Natomiast w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego często pojawia się problem alternariozy. I gdzie ta alternarioza w pierwszej kolejności występuje? No na tak zwanych dołach, czyli na dolnych partiach roślin. I wtedy w skutecznym zwalczeniu alternariozy problemem jest przede wszystkim trudność w dopryskaniu tych dolnych części. Państwo najlepiej wiecie, jaką masę potrafią zbudować rośliny pomidora. Dlaczego mówię o tej fazie? Otóż, drodzy Państwo, w tym momencie, na początku kwitnienia, te wasze doły roślin, które później trudno dopryskać, w tym momencie możecie tutaj spokojnie dochronić. A jeżeli myślimy o alternarioza, no to Dagonis. Dagonis techniczny w przypadku pomidorów, techniczny produkt na alternariozę. Pamiętajmy, Dagonis działa na alternariozę, nie działa na zarazę ziemniaka. Zatem jeżeli w tej fazie będzie problem również, czy presja zarazy ziemniaka, pamiętajmy, aby również tutaj wykonać zabieg. Drodzy Państwo, następna faza, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to pełnia kwitnienia. W tej fazie, jak wielu z Państwa wie,
nie możecie korzystać z każdego produktu. To jest faza, w której pomidory intensywnie kwitną, w której wykorzystanie czy wybór złego preparatu może spowodować przypalenie kwiatów bądź ich opadnięcie. A wraz z spadkiem kwiatów, opadnięciem kwiata, no oczywiście mamy mniej owoców. W tej fazie spokojnie możemy rekomendować Cabrio Duo w dawce 2 do 2,5 litra na hektar. Cabrio Duo z kolei to jest dla Państwa rozwiązanie zarówno na alternariozę, jak i na zarazę ziemniaka. Natomiast podkreślam raz jeszcze, ten produkt spokojnie możecie stosować w fazie intensywnego kwitnienia roślin. I druga, kolejna faza, przepraszam, trzecia faza, na którą chciałbym zwrócić uwagę, gdzie powinniście pamiętać o zabiegu praktycznie obligatoryjnie, to jest moment, kiedy już mamy po kwitnieniu, kiedy owoce są zawiązane, kiedy tak naprawdę rośliny zszyły już te międzyrzędzia. Proszę zobaczyć już, jaki odległość czasową mamy od pierwszego zabiegu dagonisem, zatem może wystąpić w tym momencie spadek skuteczności na alternariozę, bo po prostu te rośliny już kilkukrotnie mogły zwiększyć swoją objętość. Zatem w momencie, kiedy już mamy zawiązane owoce, kiedy jest końcówka kwitnienia, proponujemy, aby ponowić zabieg dagonisem, aby utrzymać tą wysoką zdrowotność roślin, zwłaszcza przed alternariozą. I teraz, drodzy Państwo, ostatnie zabiegi. Zabiegi na dojrzewające owoce, można powiedzieć system wysokiej zdrowotności owoców. Skala Signum Scala. Proponujemy Państwu o wysoką zdrowotność dojrzewających owoców zadbać w pierwszej kolejności preparatem Scala, który całą tą prezentację praktycznie przedstawiłem, czyli w momencie, kiedy pomidory zaczynają się czerwienić, kiedy mówimy, że zaczynają być podpalone. To jest moment, kiedy dobry moment, właściwy moment, kiedy powinniśmy wykonać zabieg Scalą. Następnie dla przemienności substancji aktywnej, ale nadal wykorzystując produkt, który będzie działał zarówno na alternariozę, jak i na szarą pleś, proponujemy zabieg 1 kg Signum. Produkt, który Państwo doskonale znacie, którego teraz nie będę omawiał, natomiast na ostatni zabieg mający utrzymać wysoką zdrowotność owoców, proponujemy ponownie wrócić do fungicydu Scala. Co chciałbym podkreślić, drodzy Państwo, zarówno Scala, jak i Signum mają tylko 3-dniowy okres karencji. I taki system, który Państwu teraz omówiłem, zwłaszcza ostatnie zabiegi w systemie Scala, Signum, Scala, dają Państwu wysoką zdrowotność i jędrność owoców praktycznie do samego końca dojrzewania. A ma to ogromny wpływ, niezależnie czy Państwo produkujecie pomidory z przeznaczeniem na koncentrat, a tym większe znaczenie ma to w sytuacji, w której Państwo produkujecie pomidory na przykład do puszki, czy to w całości, czy na kostkę. I drodzy Państwo, na samo zakończenie mojej prezentacji chciałbym Państwu powiedzieć informacje na temat naszych doświadczeń z wykorzystaniem folii biodegradowalnej z EcoVOM. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku prowadziliśmy doświadczenia w rejonie Łowicza u pana Cezarego Olejniczaka właśnie w uprawie pomidorów z wykorzystaniem folii, czyli mówiąc wprost, pomidory były sadzone na folii. W tym roku będziemy kontynuować te doświadczenia, ponieważ zeszły rok pokazał nam bardzo ciekawe efekty. Efekty polegające na niesamowitym przyspieszeniu rozwoju, wzrostu roślin pomidorów rosnących na folii w porównaniu do tych, które rosły bez folii. Zatem w tym roku będziemy na pewno kontynuować te doświadczenia, a z ich wynikami będziemy z Państwem się dzielić na bieżąco. Z mojej strony to tyle. Serdecznie Państwu dziękuję, że poświęcacie swój piątkowy czas na nasze dzisiejsze spotkanie. Tymczasem przechodzimy do kolejnej części spotkania. Państwo teraz zobaczycie krótki dżingiel i za chwilę wracamy i widzimy się tutaj. Dziękuję. I proszę Państwa, pojawił się tutaj na scenie pan Adam Paradowski, a więc to znak, że za chwilę rozpoczniemy debatę. My będziemy mogli chwilę odpocząć, natomiast Adam, gdybyś mógł nam opowiedzieć w kilku słowach, na czym dzisiaj będzie polegała debata. Ostatnim razem spotkaliśmy się nie online, tylko offline i bardzo dużo emocji, bardzo również pozytywnych emocji wywołało spotkanie całej branży. Mogliśmy porozmawiać o bardzo ciekawych tematach, tych, które niepokoją, tych, które cieszą branżę
producentów pomidorów gruntowych. Także dzisiaj kontynuujemy w wersji online. Bardzo ciekawi goście, między innymi pan Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, przedstawiciele zrzeszeń i również plantatorzy. Także zapraszam za chwilę. Zatem za chwilę zobaczycie państwo debatę. W tym momencie na krótką chwilę wleci znowu dżingiel. Natomiast zaraz po nim państwo zobaczycie uczestników i Adama, będącego moderatorem dzisiejszej debaty. Zatem do zobaczenia. Zapraszam.
Dzień dobry Państwu, Adam Paradowski, wydawnictwo Plant Press. Bardzo serdecznie witam Państwa już na kolejnej debacie, którą przygotowaliśmy wspólnie z organizatorami dzisiejszej Agroakademii Pomidorowej. Dodam, że krajowej, dlatego że mamy tutaj gości z całego kraju, a nawet na chwilę przeskoczymy do Hiszpanii. Proszę Państwa, przede wszystkim jest miło mi, że mimo tak trudnej pandemicznej sytuacji udało się to wydarzenie zorganizować. Bardzo dziękujemy firmie BASF i Marce Nunems za to, że gości tutaj debatę, gości przedstawicieli branży. Będzie z nami, czekamy w tej chwili na połączenie, patrzę tutaj, podglądam sobie na ekran. Studio, czy studio mnie słyszy? Czekamy na połączenie z panem Ryszardem Bartosikiem, wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale przede wszystkim chciałem przedstawić i powitać tutaj naszych zacnych gości. Zacznę od pani Urszuli Stefańczuk, która jest wiceprezesem ZPOJW w Milejowie. Ulo, witam serdecznie. Witam serdecznie. Jest z nami również pan Witold Szpurka, prezes SGPF w Pudliszkach. Witam. Dobry wieczór Państwu w studiu, witam. Jest również pan Cezary Sakowski, producent pomidorów gruntowych z ziemi dobrzyńskiej. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Również chciałem serdecznie powitać pana Jana Tracza, który jest prezesem ZPOJW w Milejowie. Witam Państwa serdecznie. Jest również z nami pan Cezary Olejniczak, który reprezentuje ZPOJW w Łowiczu, również producent pomidorów gruntowych. Witam. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy przygotowanych dla Państwa kilka tematów. Jak zwykle będziemy się poruszać w obrębie tych istotnych rzeczy, które i zagadnień, które dotyczą właśnie branży produkcji, przetwórstwa pomidorów gruntowych w Polsce. Proszę Państwa, porozmawiamy o nowych regulacjach, które planuje, czy będzie wprowadzała Unia Europejska, szeroko znanych jako Green Deal czy Zielony Ład. Porozmawiamy również o sprawach dotyczących dopłat do pomidorów, do uprawy pomidorów gruntowych, ale porozmawiamy też o dostępie do technologii, chociażby ochrony. Natomiast w związku z tym, że czekamy w dalszym ciągu na połączenie z Ministerstwem Rolnictwa, chciałbym poprosić króciutko, żebyście Państwo w paru słowach podsumowali ten sezon, który już za nami. Czekamy na nowy sezon, właściwie pogoda za oknem. Przy tych temperaturach właśnie można by było sadzić, tak? Przy 20 stopniach. Witku, może ja zacznę od ciebie tak po kolei, w paru słowach o tym, jak w twoim rejonie, jak w waszym zrzeszeniu, jak to wszystko wyglądało w sezonie 2020. W kilku zdaniach, proszę Państwa, akurat tak się dobrze złożyło, że reprezentuję grupę producencką, która jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części Wielkopolski. I jak rozmawiałem przed spotkaniem z moimi kolegami z innych rejonów, dla nas pogoda w ubiegłym roku była dość łaskawa. Praktycznie we wszystkich warzywach, którymi się zajmujemy, gruntowymi, a przede wszystkim pomidorem, groszkiem zielonym, kukurydzą, nie mieliśmy takich problemów, które spotkały moich kolegów czy na ścianie wschodniej, czy w centralnej Polsce, czyli mówię tu o niskich temperaturach w okresie nasadzeń, w okresie siewów, czyli w maju, po czym mokre, deszczowe, z deszczami nawalnymi lato. Dla nas ta pogoda, tak jak wcześniej powiedziałem, na tyle była łaskawa, że udało się zebrać wszystkie plony w bardzo przyzwoitym ilościowo plonie z hektara. Praktycznie do końca października pogoda pozwalała nam też na dobry, bez większych problemów zbiór pomidora, zbiór mechaniczny, który jest wyjątkowo trudny w trakcie opadów. Także jako ta baza południowo-zachodniej części Wielkopolski zakładamy, że był to jeden z lepszych lat, jeżeli chodzi o uprawę warzyw na naszym terenie. Czarku, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Kujawy, ziemię dobrzyńską? Nie wiem, który tytuł wolisz bardziej. Tak, tak. Właśnie, ziemia dobrzyńska, gmina Dobrzyń, powiat lipnocki, województwo kujawsko-pomorskie. Gospodarujemy na pograniczu dwóch powiatów, powiatu lipnockiego i powiatu włocławskiego, gdzie Włocławek słynie też z pomidora i powiat lipnocki, Kujawy i ziemia dobrzyńska.
Początek roku był też trudny. Tutaj, jak kolega wspomniał, zaczęliśmy od zimnej wiosny, która też była przy okazji sucha. Sadzenia dopiero robiliśmy po 20 maja, także jak na pomidory na ten rejon dosyć późno. Wcześniejsze lata były to dużo wcześniej. Później ze względu na czerwiec, bardzo ulewny, gdzie nie było tygodnia, gdzie nie padał deszcz, nawet dwukrotnie. I bywały te snawalne deszcze, gdzie żeśmy na deszczomierzach, no o dziwo, po 120 litrów w ciągu tygodnia. Także na te ziemie, gdzie my gospodarujemy, które są klasy trzecich, no skutki były zauważalne, zastoiska wodne, problem z wjazdem w pole, co się odbijało na ochronie. Część plantacji tak bardzo ucierpiała przez choroby, że została zaorana. Część, które się udało uratować, oddały mniejsze, większe plony. Tutaj średnio, można powiedzieć, przedział od 15 pewnie do 60, także rok dosyć trudny. Myślę, że miejmy nadzieję, że następne lata będą bardziej dla nas łaskawe i ta produkcja w naszym rejonie będzie bardziej powtarzalna. Ulo, jak to wyglądało u was, rejon Milejowa? Mam nadzieję, że Jan też dopowiesz swoje obserwacje, także jak ten sezon oceniacie właśnie wy? No my niestety oceniamy ten sezon jako nie za dobry, raczej powiedziałabym słaby, z uwagi na to, że na samym początku wiosną wystąpiły u nas przymrozki, które zniszczyły bardzo dużą część nasadzeń, mówię o pomidorach, w związku z czym no, plantatorzy musieli sadzić te plantacje po raz drugi, czyli na początku, na starcie podwójne koszty. Poza tym później, tak jak tutaj koledzy moi wspomnieli, upalne lato, ale i burzowe z ulewami, co też nie było korzystne dla uprawy pomidora. Z kolei jeżeli chodzi o uprawy innych asortymentów, o truskawce, też nie był to rok za dobry, z tym, że skupiliśmy sporą ilość truskawek, jeżeli chodzi o naszą grupę. Nasza grupa jest liczna, w tej chwili 130 osób liczy. Podsumowując, jeszcze tutaj za chwilę prezes doda na pewno kilka słów, jeżeli chodzi o nasz sezon, oceniłabym to jako nie najlepszy czas. Liczę na to, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy. Tego się trzymamy. Janku, jak to z twojej perspektywy wygląda, no, pana prezesa? Chciałbym tutaj troszkę optymizmu dolać, ale to rok już wyjątkowy. Nie pamiętam tak trudnego roku tutaj już w naszej działalności grupy od 2004 roku. No jakoś przetrwaliśmy, ale no, część rolników poniosło duże straty. I no i tutaj mają obawy co do dalszej produkcji, już podchodzą ostrożnie, bo no, uprawa pomidorów to jest wyjątkowo droga i pracochłonna, także no, jeżeli się ponosi straty, to już dość spore. No tyle, nie chcę się powtarzać, bo to wszędzie było podobnie, ale chyba u nas było na naszym rejonie dość jeszcze gorzej. Przenosimy się w tej chwili w rejon Łowicza. Czarku, jak ziemia łowicka sobie poradziła z tegorocznym sezonem pomidorowym? Na pewne warunki pogodowe tak naprawdę też nie mamy wpływu. Podobnie jak na Kujawach, czyli na początku zimna wiosna, zimny maj, czyli też część plantacji była dosadzana. Później też się borykaliśmy, część plantatorów borykała się też z suszą, bo u nas jest mozaika gleby, mamy gleby przepuszczalne, mamy też gleby mocne, bo Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu działa na ziemi łowickiej, czyli można powiedzieć w samym centrum Polski. Mamy około 150 członków na dzień dzisiejszy, podobnie jak w Milejowie, ale też swoim zasięgiem obejmujemy koleżanki i kolegów z ziemi łęczyckiej, bo też część osób z tamtego regionu do nas dołączyła.
Ja reprezentuję to nasze zrzeszenie, które tak naprawdę jest bardzo starym zrzeszeniem, bo już na samym początku, w latach 60. powstało przy ZPOW w Łowiczu, jeszcze wtedy przy tym zakładzie. No i razem się jakoś próbujemy trzymać i wspólnie działać. Nie udało nam się osiągnąć tych zamierzeń, które mieliśmy, podobnie jak w Milejowie. Udało nam się gdzieś mniej więcej w 70% to, co mieliśmy zakontraktowane do zakładu do Łowicza, zrealizować. Miejmy nadzieję, że ten rok 2021 będzie dla nas, plantatorów na ziemi łowickiej, jak również w całej Polsce, bardziej łaskawy i ta aura będzie nam sprzyjać i ten rok 2021 będzie lepszy. Proszę Państwa, mamy tutaj informację, że za kilka minut będziemy mogli się połączyć z panem ministrem. W międzyczasie jeszcze kilka słów takiego wstępu. Jak Państwo sobie zdajecie sprawę, czekają nas duże zmiany i duże wyzwania, które, no te zmiany i wyzwania przygotowywane są w Brukseli. Miała być z nami dzisiaj również pani europoseł Angelika Możdżanowska. Niestety właśnie w związku z tym, że któraś z komisji się przedłużyła, niby piątek, Bruksela ostro pracuje, będziemy niestety nie mogli się z nią połączyć. Natomiast mówimy o czymś takim, co nazywa się Zielonym Ładem, bardzo ładnie z angielska Green Dealem. I jak Państwo zdajecie sobie sprawę, czeka nas, tak jak powiedziałem, dużo z wyzwań, dużo zmian. Przede wszystkim to są bardzo ambitne plany, które w tej chwili Unia Europejska przygotowuje, dotyczące chociażby przejścia na część produkcji ekologicznej, chociażby mówimy tutaj o byciu neutralnym klimatycznie, szczególnie chodzi o ślad węglowy, mówimy również o ograniczeniu dostępnych środków ochrony roślin, mówimy również o tym, że nawet część tych dopłat bezpośrednich czy dostępnych środków dla producentów rolnych, w tym dla producentów pomidora, no będzie ściśle uzależniona od tych celów, nazwijmy to, środowiskowych. Jeżeli mógłbym poprosić, nie wiem, może Witku krótko, jak widzisz te zmiany, co słyszysz, jak się rozmawia, zanim pan minister, który też z ramienia naszego ministerstwa zajmuje się właśnie tymi projektami, to może taki wstęp na przykład z twojej perspektywy, jak ty oceniasz te pomysły, które przed nami? Adamie, no nie ukrywam, że ze zdziwieniem przyjmuję nowe plany, jakie w tej chwili tworzy się w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zmianę czy nastawienie, powiedzmy, prowadzenie tego rolnictwa, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ należy sobie od razu przypomnieć, że wchodząc 20 lat temu do Unii Europejskiej, praktycznie bardzo duży nacisk był wtedy tworzony właśnie na rozwój naszych gospodarstw, na podnoszenie efektywności naszej produkcji, na uzyskiwanie wyższych plonów. Wówczas w 2002 roku mieliśmy poziom dopłat ustawiany na poziomie plonów chociażby w zbożach czy pszenicy, tam 4,3 tony z hektara. Dzisiaj po tych 20 latach osiągnęliśmy wyniki powyżej przeciętnej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Plony dzisiaj sięgają spokojnie około, czy nawet i powyżej 10 ton z hektara. Oczywiście dzięki temu, że poczynione zostały duże nakłady finansowe, zmiana przede wszystkim modelu prowadzenia tych gospodarstw. Staliśmy się gospodarstwami bynajmniej na Wielkopolsce, ale myślę, że można mówić tu o całej Polsce, takim gospodarstwem o wysokiej kulturze, w pełni zmechanizowanej. Rolnicy oczywiście do tego zaciągnęli duże kredyty, zainwestowali mnóstwo pieniędzy, przebranżowili niektóre działy w swoich gospodarstwach, powiększyli kilkukrotnie swoją produkcję. I co się okazuje? No, okazuje się, że po 20 latach zaczynamy troszeczkę iść w inną stronę. No, mówi się to o tym Zielonym Ładzie, czyli o bardziej takim rolnictwie ekstensywnym. Na chwilę obecną ja uważam, że jesteśmy gdzieś na etapie, czyli tego szczytowania pełnego naszego rolnictwa intensywnego, czyli brakuje nam jeszcze trochę do pełnego rozwoju, a dostajemy niejako już informacje o takim hamulcu,
że czeka nas chyba powrót do tego, co mieliśmy przed 20 laty, czyli nie dążenie do tego rozwoju, do uzyskiwania wysokich plonów, co gwarantuje nam dzisiaj opłacalność, tak? No bo mówiono, okej, musicie poprawić plony, musicie poprawić jakość, tak, żeby się utrzymać, żeby być konkurencyjnym, żeby być europejskim, żeby te plony sięgały gdzieś tam tych rynków europejskich, a zaczynamy wchodzić w politykę, że jednak nie o to chodziło, tu należy też bardziej się przyjrzeć środowisku. Oczywiście ja jak najbardziej jestem za tym, tak, no środowisko należy chronić, należy nie dbać, bez tego wiadomo nie ma nas, nie ma producentów, nie ma konsumentów, natomiast pytanie się nasuwa jedno, tak, czy nas stać będzie na to, aby produkować przede wszystkim gorszej jakości żywność, bo wiadomo, czym się wiąże ten zielony ład, tak, no ograniczenie CO2, ograniczenie ilości nawozów, środków ochrony roślin, etc., etc., czyli wiadomo, że my tych narzędzi będziemy mieli znacznie mniej, czy będziemy mieli po prostu możliwość, dostępność w bardzo, bardzo dużym ograniczeniu. Wiadomym jest, że przy tej polityce my nie jesteśmy w stanie wytworzyć czy wyprodukować żywności dobrej, pełnej jakości, przede wszystkim zdrowej, tak? No mówi się, że te pestycydy, one zdrowe nie są, czy powiedzmy jakoś mają oczywiście negatywny wpływ na nasze żywienie. Jasne, z tym należy się zgodzić, natomiast jest druga rzecz, czyli rośliny, które nie są chronione odpowiednio środkami ochrony roślin, wytwarzają kilkukrotnie, może kilkudziesięciokrotnie gorsze dla naszego zdrowia mykotoksyny, o których należy mówić, że one są chyba większym zagrożeniem, jeżeli chodzi o zdrowie ludzkie, aniżeli pozostałości w tych środkach, gdzie tak naprawdę, gdyby się przyjrzeć produkcji naszej, polskiej, jeżeli chodzi o żywność, te pozostałości, one są nawet poniżej dopuszczalnych norm, które Unia od nas wymaga, czy polskie prawodawstwo. Produkujemy zdrową żywność i to trzeba sobie jasno, otwarcie powiedzieć, a pójście w tą stronę, żeby się ograniczyć do ograniczenia tych środków, zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem nie popsujemy czegoś, do czego dzisiaj już doszliśmy, zakładając, że to, co robimy, to robimy w miarę dobrze. Proszę Państwa, chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie powitać, już jest z nami pan Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękujemy, że po raz kolejny jest pan z nami. Cieszy nas również to, że mamy, powiedzmy, naszego ambasadora branżowego w ministerstwie. Ostatnio mieliśmy okazję też przekazywać i rozmawiać z panem o tym podczas debaty. Panie ministrze, mamy takie pytanie, bo tutaj czekając na połączenie rozmawialiśmy o temacie, który no, porusza całe nasze środowisko. Mówimy o całej branży producentów żywności, owoców i warzyw, a mianowicie o wprowadzonych nowych zasadach. My mówimy o wspólnej polityce rolnej, ale no szeroko rozumiane tutaj hasło Zielony Ład. Wiem, że Państwo bardzo intensywnie również pracujecie w ministerstwie, czekają pewnie nas długie i trudne negocjacje. Czy pan minister mógłby nam troszkę opowiedzieć o tym, o tych najważniejszych regulacjach, które będą nas czekać w tych latach do 2027 roku, szczególnie w kontekście chociażby producentów pomidorów. Jakie największe zmiany nas tutaj czekają? Z czym będziemy musieli, no nie powiem, że się zmierzyć, ale co może być dużym wyzwaniem dla nas? Także oddaję głos. Jeszcze raz dziękuję za bycie z nami w ten piątkowy popołudnie czy wieczór. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed chwilą miałem spotkanie z rolnikami, którzy produkują wołowinę, mają gospodarstwa i na podobne tematy rozmowę prowadziliśmy. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami, choć w formie zdalnej. Tym razem pamiętam doskonale nasze spotkanie w Licheniu już na wstępie. Chciałem się wytłumaczyć i zaprosić Państwa do Ministerstwa Rolnictwa, bo wtedy obiecaliśmy sobie spotkanie na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na Sejmowej Komisji,
Dziś się troszeczkę sytuacja zmieniła i chętnie Państwa delegację zaproszę do ministerstwa. Odbędziemy sobie rozmowę na nurtujące Was tematy. Jeśli chodzi o kwestię Zielonego Ładu, w ministerstwie opracowywany jest Krajowy Plan Strategiczny. Jesteśmy w trakcie tworzenia tego dokumentu. W tej chwili do 15 lutego odbywały się konsultacje pierwszej wersji tego planu. Zgłoszono ponad 3000 uwag, wniosków, postulatów i opinii. One są opracowywane w Ministerstwie Rolnictwa. No i powstanie niebawem druga wersja tego planu. Plan strategiczny opracowywany jest przez poszczególne kraje członkowskie zgodnie z naszymi możliwościami, ale także uwarunkowaniami w rolnictwie. Pierwsza wersja, jak powiedziałem, była już ogłoszona, przy czym chcę powiedzieć, że jak Państwo doskonale wiedzą, w latach 2021-2023 obowiązują w programach i założeniach wszystkie dotychczasowe zadania w związku z tym nową perspektywę będziemy wchodzić od roku 2023. Duży niepokój wśród rolników wzbudzają propozycje zredukowania używania nawozów, środków ochrony roślin, ale także inne działania nakierowane na produkcję bardziej ekologiczną. Ja chcę tutaj uspokoić, że wszystkie te wskaźniki i normy, które są wskazane przez Komisję Europejską, są to założenia i rekomendacje. Każdy kraj opracowuje swój plan strategiczny. On jest zależny od pozycji wyjściowej, jaka jest w danym przedziale, w danej produkcji, czy w ilości stosowania nawozów bądź środków ochrony roślin. I tak jest w naszym przypadku. My do tych norm będziemy powoli zmierzali, ale zgodnie z naszymi możliwościami i warunkami. W tej chwili mówi się o tym i idziemy w tym kierunku, aby zmiana stosowania nawozów, obniżenie stosowania szło w kierunku precyzyjności, dokładności, ale ogólnie rzecz ujmując, w kierunku rolnictwa precyzyjnego. W związku z tym to jest bardzo szeroki temat, który dotyczy również producentów nawozów i środków ochrony roślin. Te produkcje będą musiały się też dostosować do nowych przepisów. Na rolnicy będą musieli iść w tym kierunku, aby nawozy były bardziej wykorzystywane, stosowane precyzyjnie przez odpowiednie urządzenia, czy w przypadku rolników maszyny, i w tym kierunku będziemy zmierzać. To jest, drodzy Państwo, tak, że jak doskonale wiemy, Unia Europejska to 27 państw i takie zasady, taki kierunek został wypracowany na mocy kompromisu między krajami, członkami Unii Europejskiej. Są pewne zalecenia, czy bardziej rekomendacje, i my musimy się do nich dostosować. Ja przypominam sobie czas, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i wiele warunków musieliśmy jako rolnicy, jako producenci rolni spełnić, i aby pozyskać środki finansowe z różnych programów, i to się wówczas udało i Polska bardzo dobrze wykorzystywała środki unijne, w tym środki na rolnictwo. Nowe działania wzbudzają niepokoje, ale myślę, że kierunek, który obrała Unia Europejska, że z tym kierunkiem sobie poradzimy, będziemy dostosowywać nasz krajowy plan strategiczny do naszych uwarunkowań, naszych możliwości. Niemniej jednak musimy pamiętać, że nasz plan strategiczny
musi zostać przyjęty przez nasz komitet monitorujący, później przez rząd i być zaakceptowany przez Komisję Europejską, czyli w ramach tych założeń musimy się trzymać. Jeśli chodzi o kalendarz, to wygląda to tak, że gdzieś opracowanie tego planu strategicznego, czyli druga wersja planu strategicznego będzie trwała około 2 miesięcy i znów będzie się toczyła dyskusja nad drugą wersją i ostatecznie plan chcemy przekazać Radzie Ministrów na jesień tego roku, po czym będzie on akceptowany i opracowywany w Komisji Europejskiej. Tam to troszeczkę potrwa. Myślę, że maj bądź czerwiec roku 2022 zostanie ten plan przyjęty. Niestety założenia finansowe dotyczące planu strategicznego są bardzo wstępne w tej chwili. Są tam pewne kwoty wskazane, ale nie znamy jeszcze kwot krajowych, czyli traktujemy ten dokument jako projekt i jako proces dochodzenia do ostatecznej wersji dokumentu, na bazie którego będą realizowane te wszystkie programy, o których mówimy. Mamy troszeczkę jeszcze czasu, do 2023 pracujemy na starych zasadach, niemniej jednak musimy się przygotować do nowych założeń, nowych zaleceń, nowych wyzwań. To tyle, Szanowni Państwo, tytułem wstępu. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Trochę bym wywołał teraz do tablicy, tak przygotowaliśmy się tutaj, rozmawialiśmy o tym na przykład, jak będzie wyglądała kwestia zrzeszeń w tej nowej rzeczywistości. Ulu, jeżeli mogę cię poprosić o to, żebyś, no, reprezentujesz zrzeszenie producentów, potem też poprosimy może Czarka, który jest producentem indywidualnym. Jeżeli możemy panu ministrowi, korzystając z okazji, pewne zagadnienia zadać, także zapytać, także oddaję głos Ulu. Witam serdecznie, panie ministrze. Reprezentuję, tak jak tutaj kolega powiedział, Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw w Milajowie, województwo lubelskie. Chciałam zapytać, jako organizacja uznana, możemy na tą chwilę korzystać tylko i wyłącznie z programów, realizować programy operacyjne i tutaj dla nas jest to jedyne wsparcie, z tym, że jest to działanie bardzo, bardzo trudne. Powiem, my jako grupa, jako organizacja realizowaliśmy program w latach 2010-2012. Mamy doświadczenie, wiemy, że akurat to działanie jest skierowane do grup nielicznych, takich jak my, 130 osobowych. Moje pytanie, jednocześnie prośba. Panie ministrze, czy jako organizacje uznane w przyszłości nie moglibyśmy korzystać z PROW-u, z działań PROW-owskich? Zaznaczę, że forma prawna naszego zrzeszenia to jest Rolnicze Zrzeszenie Branżowe. Nie możemy się przekształcić na tą chwilę, dlatego że w związku z zobowiązaniami wynikającymi z programu do 2022 roku tutaj musimy utrzymać tą formę prawną. Moja prośba jest właśnie tutaj bardzo, bardzo duża, dlatego że mamy możliwości i wiemy, że zgodnie z naszym PKD moglibyśmy korzystać z takich działań i one byłyby dla nas naprawdę bardzo korzystne. I ja myślę, że wiele grup w Polsce poszłoby za naszym śladem. Bardzo dziękuję. Odpowiedź pana ministra w tym temacie. Czy będą jakieś możliwości większe dla zrzeszeń? Pracujemy nad tym, jeśli tak, to w nowej perspektywie finansowej państwo pozwolą, że ja ten postulat, tę uwagę sobie odnotuję i mogę na ten moment
powiedzieć tylko tyle, że zajmę się tą problematyką. Wiem, jak skomplikowane jest działanie w tego typu grupie. Warto się zastanowić, aby to ułatwić i wśród tych prac, wśród tych postulatów nad planem strategicznym, ale także i jeśli chodzi o kwestie przepisów krajowych, warto podjąć ten temat, aby Państwu pomóc. Odnotowałem sobie ten postulat, będziemy nad tym pracować. Taka może być w tej chwili tylko odpowiedź. Natomiast Czarku, dyskutowaliśmy również o tym procencie upraw ekologicznych. Troszkę to u Ciebie wywołało zaniepokojenie. Osoby, która posiada spore gospodarstwo, może to pytanie właśnie, czy tą kwestię może byś podniósł, o której rozmawialiśmy, dotyczącej ekologii. Witam Panie Ministrze, Czarek Sakowski, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Na obecną chwilę nie jestem rolnikiem zrzeszonym, ale to za chwilę wrócę do tematu grup producenckich. Kwestia Zielonego Ładu, tutaj pytanie, Unia Europejska docelowo chce, żeby 25% gruntów rolnych było w uprawie ekologicznej. I tutaj te pytanie, czy to musi być akurat 25% powiedzmy w moim gospodarstwie, w jednym gospodarstwie, czy 25% w skale Polski, czy tutaj jest wybór, że możemy w gospodarstwie zrobić ekoschematy, ewentualnie ktoś, kto ma życzenie robić ekologię, czy to 25% to może być w skali właśnie Polski, a nie konkretnego gospodarstwa? I to może pierwsze pytanie, a za chwilę tutaj pytanie o dopłaty bezpośrednie. Jak nadmieniłem, 15 lat w Stowarzyszeniu Producentów Pomidorów, które utworzyło się, było zawiązane w 2003 roku, dotrwało do 2018. I pytanie, jako ja jestem rolnikiem niezrzeszonym na obecną chwilę i te dopłaty, które z sektora owocowo-warzywnego przeznaczone są do produkcji pomidorów, idą za tak zwaną dopłata związana z produkcją. I czy niezrzeszeni rolnicy, jak do tej pory, będą mogli korzystać z tego rozwiązania, z tego dofinansowania? Jakie są korzyści, to tutaj wszyscy zgromadzeni, jak i pan minister wie, że to jest potrzebne, żeby podnieść konkurencyjność, zadbać o bardziej stabilną politykę, kondycję gospodarstw, a także zabezpieczyć w miarę jeszcze przystępnych cenach towar dla przetwórstwa, bo trzeba powiedzieć, że jak i gospodarstwa rolne i przetwórnie są dosyć ściśle związane. Oni bez nas nie mogą istnieć, ani my bez nich, gdzie byśmy też mieli na celu, żeby były dosyć takim stabilnym partnerem, żebyśmy mogli na nich liczyć i się rozwijać razem z nimi. Także przede wszystkim, panie ministrze, to 25%, bo jak ktoś tak szybko spojrzy na ten Zielony Ład, to nagle każde gospodarstwo 25%, czy cała branża 25%. Myślę, że pan jest chyba najlepszą osobą, żeby troszkę uspokoić słuchaczy, czy nas tutaj. Tak. Dziękuję za to pytanie, bo warto to wyjaśnić. Oczywiście 25% to dotyczy całego kraju. Jest to dążenie do wzrostu ilości gospodarstw ekologicznych, ale krajowe. Dążymy do tego. Myślę, że nie szybko nam się to założenie uda spełnić. No więc nie dotyczy to poszczególnych gospodarstw, to dotyczy polityki rolnej w całym kraju, czyli Polska powinna w jakimś założeniu, w pewnej perspektywie czasowej mieć 25% gospodarstw ekologicznych i będziemy do tego zmierzać. Nie szybko uda nam się do tego doprowadzić. Natomiast drugie pytanie, jeśli chodzi o dopłaty, chcemy utrzymać te dopłaty, abyście Państwo mieli tak jak dotychczas, natomiast w nowej perspektywie finansowej
jest ukierunkowanie na zrzeszanie się, na grupy producenckie, spółdzielnie i środki na ten cel tam będą przeznaczone, głównie na ten cel tam będą przeznaczone. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, tutaj korzystając z okazji, chcieliśmy bardzo tutaj podziękować, że coraz bardziej jest wysłuchiwany głos branży dotyczący tych dopłat, które trafiają do produkcji pomidorów gruntowych. Mówimy tutaj o tak zwanych sztucznych hektarach. Jak być może pan pamięta z naszej ostatniej debaty, temat wywołuje jak zwykle dużo kontrowersji. Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie są osoby, które profesjonalnie zajmują się produkcją pomidora, nastawiają całość swojej produkcji od początku do końca, ale są też nieuczciwe przypadki. Nie wiem, Czarku, jakbyś może taki krótki wstęp, ty jako człowiek, który na produkcji pomidora zjadłeś zęby, naświetlić trochę tą sprawę i chcieliśmy też pochwalić te nowe regulacje, które ministerstwo przygotowuje, ale też chcieliśmy, żeby pan minister troszkę komentarza tutaj branży od nas może wysłuchał, także Czarek Olejniczak, oddaję głos. Dzień dobry, panie ministrze. Ja reprezentuję Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Złowicza, zrzeszenie, które działa od lat 60. Tak jak koleżanka z Milejowa powiedziała, my się borykamy z tymi samymi problemami, bo jesteśmy grupą tak zwaną uznaną z 2004 roku i nie chcę tutaj tego pytania powielać, jeśli chodzi o równy start do WPR-u. Chcielibyśmy, żeby też było, żebyśmy startowali na równych zasadach jak te grupy, które powstawały później. Rozumiem, że pan minister będzie do tego dążył, żeby była równe traktowanie, żebyśmy mogli się dalej zrzeszać i razem wspólnie działać. Ale co zauważyłem od kilku lat, mamy pewną pulę pieniędzy, które trafiają na dopłaty do hektarów pomidorów. No i w ostatnim czasie, pewnie pan minister wie, pojawiły się tak zwane lewe hektary, a pomidory, ta pula pieniędzy jest dzielona na hektary. I my jako producenci, szczególnie w tym ciężkim roku, który minął, 2020, dla wielu z nas każdy 100 zł czy każda złotówka tej dopłaty się bardzo liczy, bo ona nam może pokryć koszty zakupu sadzonek, czy środków ochrony roślin, czy innych rzeczy niezbędnych do produkcji tego pomidora. Ale wiemy i obserwujemy to, że są pseudoekolodzy, którzy wyłudzają, można tak powiedzieć, pieniądze i chcielibyśmy wiedzieć, ile takich gospodarstw w Polsce jest, którzy sadzą czy sieją pomidory do gruntu, wyłudzając dopłaty, nie tylko dopłaty te do pomidorów, ale również dopłaty ekologiczne. Bo my życzylibyśmy sobie, że jak ktoś się zajmuje ekologią, to żeby rzeczywiście zajmował się profesjonalnie tą ekologią, a nie próbował uprawiać ekologię, tak zwaną pseudoekologię i kosztem nas, uczciwych producentów, którzy produkują pomidory, tak jak tutaj było powiedziane, od lat, czy to na ziemi łowickiej, czy na ziemi lubelskiej, czy na Kujawach, czy też w Wielkopolsce. I ci ludzie, którzy te pieniądze zabierają czy wyłudzają, no zabierają też nam czy naszym rodzinom ten dochód, szczególnie ważny w ciężkich latach, jak ten miniony rok 2020, gdzie aura nas nie rozpieszczała. Dziękuję. Jeżeli możemy, panie ministrze, troszkę do tego właśnie pytania. Wiemy, że wprowadzone są nowe regulacje. Mówimy o tym, że to ma być w tym roku dopłata do hektara, ma być minimum, jak dobrze pamiętam, 20 tysięcy sadzonek czy roślin pomidora na hektar. I to akurat może, że tak powiem, branżę cieszyć, tak? Bo to nie będzie trzech roślin na hektarze w tej tak zwanej pseudoprodukcji. My też nie oczekujemy tutaj, że pan minister nam poda listę nazwisk. Bardziej chodzi nam o to, żeby tutaj wspólnie jako osoby, które na co dzień tym się zajmują, ja mówię na co dzień, no bo że tak powiem, to jest współodczuwanie się nazywa, tak? Natomiast chodzi nam o to, żeby jakby podtrzymać te nasze jakby komentarze czy ustalenia z zeszłego roku, że bardzo nam zależy na tym, wszystkim zależy, żeby faktycznie promować tych, którzy tą produkcję robią i z niej żyją, bo mówimy też o tym, co jest też wiadome, że pula jest jedna, czyli im więcej tych hektarów, tym
niższa jest dopłata. Także panie ministrze, bardzo dziękujemy za działania już podjęte i plany. Natomiast gdyby pan minister troszkę ten temat skomentował, być może, nie wiem, będzie to bardziej kontrolowane. Myślę, że to idzie w dobrą stronę, to chyba wszyscy się zgodzimy. Janku, chyba w dobrą stronę to idzie, tak? Dobrze, także jeżeli moglibyśmy troszkę o komentarz poprosić ze strony pana ministra. Ja mówię, nie oczekujemy nazwisk, deklaracji i innych rzeczy, natomiast komentarz bardzo bylibyśmy wdzięczni za komentarz. Tak, staramy się, aby te kwestie ograniczyć. Dopłaty będą takie same jak dotychczas. Natomiast chcemy wprowadzić nowe warunki przyznawania wsparcia płatności do upraw złożonych z rozsady i upraw z minimalną obsadą roślin i ma to być 20 tysięcy na jednym hektarze. Zmiany dotyczą też płatności związanej do powierzchni uprawy pomidorów. Oznacza to, że uprawa pomidorów, siewu i nasion bezpośrednio na grunt nie będzie, że od 21 nie będzie objęta wsparciem. Uprawa z rozsady jest mniej ryzykowna w porównaniu do siewu, w przypadku której cały rozwój pomidora przebiega na polu, ale wracając do tych spraw dotyczących nieuczciwych producentów, no warto by było, my to ograniczamy, ale ja chciałbym na ten temat, może to nie jest dobry temat na dzisiejszą konferencję, porozmawiać z Państwem, posłuchać Waszych wskazówek, abyśmy spotkali się w ministerstwie i ten temat głębiej poruszyli. Także już dziś zapraszam delegację państwa do ministerstwa i warto było ten temat podjąć, bo rzeczywiście ci ludzie no, wykorzystują w jakiś sposób pulę tych dopłat, którą państwo otrzymujecie. Również podczas naszego zeszłorocznego spotkania, myślę, że cały czas spore emocje wywołuje no, dopływ praktycznie stały koncentratu z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej. Teoretycznie obowiązują nas te same normy dotyczące chociażby pozostałości środków ochrony roślin, dostęp do technologii, ale też wolny handel w obrębie Unii Europejskiej. I tutaj no, jesteśmy członkami Unii, do tego się dostosowujemy. Natomiast bardzo duże, no nie powiem nawet niezadowolenie, ale też emocje budzi no, kontyngent wwozowy z krajów spoza Unii Europejskiej, z którego no, spora część zostaje w Polsce. Tu konkretnie mówimy o Ukrainie. Nie pamiętam dokładnie, ale mówimy o rzędzie 12-13 tysięcy ton, która wjeżdża do Polski. Nie wiem, być może Witku, jakbyś krótki komentarz do całej tej sytuacji, albo może Jan, nie wiem, który z panów by chciał skomentować. Może Witek, to może Jan. Dobrze, prosimy. Witam panie ministrze. Jan Tracz, Zrzeszenie Producentów Owoców Warzyw w Milejowie. Proszę pana, chciałbym, no bo tak dużo się mówi o tym, że stosuje się, żeby się mniej stosowało nawozów i środków roślin. No, nawozów się stosuje już coraz bardzo mniej, bo ze względu na cenę rolnicy naprawdę już dozują to tyle, ile tylko muszą. No ale pomidorów no, bez środków ochrony roślin się jednak nie da uprawiać. Najlepiej wiedzą to działkowcy, którzy próbują sami uprawiać. No i często przychodzą, no coś się stało i już ich za kilka tygodni po posadzeniu tych roślin nie ma. Jest coraz więcej wycofuje się coraz więcej środków ochrony roślin, wycofuje się substancje czynne. Rolnicy obawiają się, że nie będą mieli czym chronić. I no i tutaj jest ta kwestia, że jeżeli nie będziemy uprawiać tej w miarę tutaj przejrzystej i kontrolowanej, zdrowej żywności w naszym kraju, no to będzie
coraz więcej napływało tej żywności z zagranicy, tu, no, jeżeli chodzi o koncentrat pomidorowy z Ukrainy, gdzie, no, gdzie to jest taka niezdrowa konkurencja, tak uważamy, gdzie no, te gospodarstwo, no, tam są gospodarstwa, akurat słyszałem o jednym czy dwóch, które są ogromne i tam się wspiera tylko jednego oligarchę, a tutaj żyje naprawdę wiele rodzin, gdzie zainwestowało ogromne pieniądze, bo uprawa pomidorów jest dość droga i w tej chwili nakłady na sprzęt, na maszyny są ogromne. No tutaj chciałem, żeby się pan minister odniósł. Znaczy, chodziłoby nam też o to, może jeszcze bym Witka na chwilkę poprosił o to, że no, zdajemy sobie sprawę, że tak do końca pewnych procesów nie możemy zahamować. Natomiast tutaj jako branża związana z, na co dzień z produkcją pomidorów dla przetwórstwa, no, zależałoby na tym pozytywnym lobbowaniu. Niestety nie mogła z nami dzisiaj być pani europoseł, ale mamy swoją silną reprezentację w Parlamencie Europejskim. Wiemy też skądinąd, że również sami Ukraińcy dosyć mocno lobbują nad zwiększeniem, to nie tylko chodzi o kontyngent pomidorowy, ale również kwoty wwozowe dotyczące czy zboża, czy innej żywności. Witku, jeszcze parę słów i bardzo będziemy wdzięczni panu ministrowi za komentarz i wsparcie w tej sprawie. Dobry wieczór, panie ministrze. Witold Szpurka, grupa producencka w Pudliszkach, południowo-zachodnia część Wielkopolski. Żeby doprecyzować to, co mój przedmówca, kolega Janek, mówił z Milejowa, czy na chwilę obecną pan posiada wiedzę, czy jakoby Ukraina czy inne kraje lobbowały ewentualnie o zwiększeniu tego kontyngentu koncentratu bezcłowego. My rozmawiamy w tej chwili o tych 13 tysiącach koncentratu bezcłowego, ale czy ewentualnie jest w tej chwili jakaś prowadzona rozmowa, aby ten kontyngent był zwiększony, bo nie ukrywamy, że jeżeli on przekroczy 15 tysięcy i powyżej, będziemy bardzo mocno zagrożeni, jeżeli chodzi o uprawę naszego rodzimego pomidora i wówczas wiadomo, że zakłady przetwórcze czy firmy, które przetwarzają już gotowy koncentrat, będą bardziej zainteresowani tym koncentratem bezcłowym. Wtedy my już po prostu nie będziemy mieli szans na to, aby się utrzymać na tym rynku i uprawiać w konkurencyjnych cenach te pomidory. Zwłaszcza, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, na samym początku Zielony Ład, czyli ograniczenie chociażby stosowania już abstrahując od tych nawozów, uważam, że my sobie z tym precyzyjnym nawożeniem świetnie poradzimy. Jesteśmy przez te 20 lat od momentu, kiedy jesteśmy w Unii, dobrze do tego przygotowani. Praktycznie tak jak tu wcześniej przed wizytą pana na dzisiejszym spotkaniu wspomniałem, że brakuje właściwie do tego osiągnięcia pełnego celu, czyli tego pełnego rozwoju w Polsce intensywnego rolnictwa już niewiele. Natomiast nie poradzimy sobie, jeżeli chodzi o ograniczenie środków do ochrony. Jak już kolega tu mówił, pomidor jest bardzo wymagającą uprawą, zwłaszcza, że go uprawiamy w bardzo trudnym klimacie, czyli wiadomo, że Polska ma różne okresy opadów, amplitudę temperatur. Nie jesteśmy południem, nie jesteśmy Włochami, czy Hiszpanią. Musimy tych zabiegów niestety wykonywać więcej, aby utrzymywać dobrą jakość, aby spełnić wymagania czy specyfikacje jakościowe zakładów przetwórczych. No i tu wiadomo, że dla nas to będzie wielkie, ogromne zagrożenie, jeżeli chodzi o te środki. Natomiast jak już wcześniej wrócę do pytania, czy ewentualnie są prowadzone jakiekolwiek rozmowy ze ściany czy wschodniej, czy z innych krajów o to, aby ten kontyngent bezcłowy był powiększony. Dziękuję. Także bardzo prosimy, panie ministrze, jeżeli krótki komentarz do tego napływu koncentratu. Zacznę od środków ochrony roślin i jeszcze raz chcę państwa uspokoić, że na ten moment nie ma żadnych prac co do wycofania jakichkolwiek środków, jeśli chodzi o produkcję
pomidorów do roku 2023 nie dzieje się nic, jednak po 2023 będziemy musieli zmierzać do tego, aby te zalecenia, założenia Unii Europejskiej w pewnym stopniu likwidować, znaczy respektować, przepraszam bardzo, zgodnie z tym, w jakim kierunku ten Zielony Ład w tym zakresie zmierza. Co do kontyngentu, nic mi nie wiadomo, aby były rozmowy prowadzone o zwiększeniu tego kontyngentu. Sytuację monitorujemy i w tej chwili nic mi nie wiadomo, aby takie rozmowy były prowadzone. Dziękuję bardzo. Także bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli w dalszym ciągu Państwo również będziecie tutaj ambasadorem tego utrzymywania status quo. Witku, jeszcze coś, zapraszam. Panie Ministrze, z tymi środkami, no chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę i widzimy, że tych środków z roku na rok nam ubywa. Ta lista robi się coraz mniejsza. To nie jest tak, że do 2023 roku mamy to samo, bo my już się będziemy musieli zmierzyć z nowym, czyli z nowością na wiosnę, gdzie już pewne substancje aktywne są wycofywane i w przypadku wejścia chociażby tej polityki, tego Zielonego Ładu, no zdajemy sobie sprawę, że to pójdzie bardziej w rygorystykę, czyli tych środków czy substancji aktywnych będzie naprawdę praktycznie znikoma ilość, którą będziemy mogli pewnie stosować. I tak jak wcześniej powiedziałem, pomidor czy warzywa, które wymagają takiej intensywnej ochrony, intensywnej produkcji, po prostu z jakością tych warzyw sobie nie poradzimy, żeby tą jakość utrzymać i boimy się tego, że zaczniemy produkować po prostu byle jaką żywność, której konsument pewnie nie zaakceptuje i możemy po prostu cofnąć się w rozwoju, a to chyba nie o to chodzi, tak? Jeśli mogę, tak? Mogę? Tak, zapraszamy. Jeżeli chodzi o perspektywę po roku 2023, i kierunkowi, któremu zmierzamy. Myślę, że tutaj wiele też jest zadań przed producentami tych środków, którzy będą musieli takie substancje produkować, aby one w miarę możliwości spełniały wymagania związane z prawem unijnym, a to dalej idzie z krajowym, ale także wymagania producentów. I w tym kierunku producenci środków ochrony roślin zapewne będą musieli iść, innego wyjścia nie ma. Tak, zgoda, że każdego roku pewne środki są wycofywane, ale no głównie musimy tutaj mówić o perspektywie po 2023 roku, kiedy to diametralnie się zmieni. Jest przed nami problem, bo trudno się nie zgodzić z argumentami, o których Państwo mówicie, jeśli chodzi o jakość warzyw czy owoców. To jest bardzo ważny argument. Dlatego no, będziemy musieli się do tego przygotować. Bierzemy pod uwagę Państwa postulaty czy wnioski w tym zakresie i raz jeszcze w związku z tym namawiam do konsultacji, które nadal będą prowadzone. Konsultacje na temat środków ochrony roślin są prowadzone, jest odpowiedni link na stronie Ministerstwa Rolnictwa do 5 marca. Taką dyskusję, takie konsultacje prowadzimy. Proszę też o zgłaszanie swoich uwag. Będziemy na nie odpowiadać i odpowiednio monitorować pracę w tym zakresie. Chętnie z Państwa udziałem.
Znaczy tutaj mamy właściwie gotowy wniosek, który też wspólnie, ja może jako trochę głos, ale państwo też może skomentujecie to. Otóż jak pan minister wie i wszyscy z państwa tutaj, jeżeli chodzi o rejestrację środków ochrony roślin, no ta Europa została podzielona na dwie strefy. My jesteśmy w tej strefie północnej. No patrząc na wczorajszą pogodę, to nie widać za bardzo. Jest też strefa południowa. I o ile w przypadku, nie wiem, sadów jabłoniowych, to na pewno się sprawdza, to trochę inną mamy sytuację, jeżeli chodzi o, mówimy tutaj o rejestrację, o te badania, które są uznawane między poszczególnymi tak zwanymi zonami, czyli strefami. Natomiast pan minister wie o tym dobrze i wszyscy, którzy nas ci oglądają tutaj w studiu, którzy jesteśmy też, że jednak no, takim krajem referencyjnym w Europie są Włochy. Tak? W związku z tym tych rozwiązań na pewno jest tam więcej. Chodzi nam tylko o to tutaj, żeby była też możliwość nie tylko uznawania środków, które mają już rejestrację, czy badań dla środków, które mają rejestrację, czy są prowadzone te badania w tej strefie północnej, ale również w strefie południowej. Wiemy, że na przykład w Holandii, mimo że Holandia jest w tej strefie północnej, dla niektórych preparatów bezproblemowo uznawane są badania z południa. Nie wiem, czy ktoś z państwa jeszcze jakiś komentarz tutaj, Czarku, może ciebie wywołam do tablicy. Też musisz się z tym wszystkim siłować na co dzień. Znaczy ja jestem w Unii Europejskiej, jak i moje koleżanki i koledzy, i cała Polska jest w Unii. Chciałbym, żebyśmy byli na równi traktowani jak rolnicy, tak jak tutaj Adam powiedział, z południa Europy, czyli Hiszpania i Włosi. Klimat się zmienia i my w tej chwili też mamy już w sumie trochę podobny klimat do włoskiego, tylko z mniejszą liczbą opadów są Włosi, ale to dla produkcji pomidora w pewnym okresie nawet jest lepsze. My natomiast się zmagamy z różną pogodą, od suszy poprzez gwałtowne ulewy i życzylibyśmy sobie, żeby te preparaty, które mogą koledzy z Włoch czy z Hiszpanii stosować, żebyśmy mogli my stosować. I też to może pytanie nie jest bezpośrednio do pana ministra, ale też do naszych europosłów, ale myślę, że pan minister może też wymóc na naszej delegacji, żeby porozmawiać z nimi, żeby to dopilnować, żeby te grupy preparatów były podobne, stosowanie ich zarówno w Europie Południowej, jak i w Europie Środkowej, w której leży Polska. Jeszcze jedno pytanie, które nam się nasunęło tutaj, jeśli chodzi o kontyngent, bo my mamy jako producenci obawy, że po wprowadzeniu tych wszystkich założeń w Unii Europejskiej do 2023 roku, jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony roślin, no to Ukraina jest poza Unią Europejską. Mamy obawy, że ten kontyngent, który wpływa do Polski, do innych krajów w Unii Europejskiej, a przede wszystkim do Polski, no jest ten koncentrat wykonany z pomidorów, których preparaty są stosowane w nadmiernej ilości i nie te, które w Unii Europejskiej. To też jest tak bardzo ważne, bo może być tak za chwilę, że na Ukrainie będą wszystkie preparaty dozwolone, które u nas będą już zakazane i ta produkcja, jeśli chodzi o stosowanie chemii, będzie znacznie tańsza na Ukrainie niż w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, czy na Węgrzech, czy też w Holandii, której tutaj kolega redaktor Adam Paradowski wspomniał. Także prosiłbym, żeby pan minister też na to zwrócił uwagę, czyli równe traktowanie w południe i północ Europy, my nie jesteśmy na północy Europy, no i sprawa kontyngentu, czyli chemii stosowanej w Ukrainie, na Ukrainie. Także panie ministrze, bardzo, bardzo będziemy wdzięczni tutaj. Pan minister zachęcał do spotkania i na pewno, mówię, my jesteśmy ograniczeni czasem. Ostatnim razem ta debata miała jeszcze fajniejszą formę, bo była też sala, można było wstać, porozmawiać, widać było na twarzach emocje, ale zapewniam, że tutaj sobie podglądałem na nasz czat, że te komentarze, szczególnie dotyczące właśnie chociażby sytuacji z Ukrainą, to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwnikami Ukrainy jako Ukrainy, natomiast bardzo by zależało wszystkim na tym, żebyśmy byli równo traktowani, chociażby właśnie w przypadku stosowania środków ochrony roślin. W całej Unii obowiązują jedne i jedyne normy dotyczące pozostałości środków ochrony roślin. Coś jest niezarejestrowane, w danej uprawie jest nielegalne. Jeżeli coś przekracza te normy, teoretycznie ten produkt powinien zostać zutylizowany. I nakłada się na całą branżę coraz to kolejne ograniczenia. Jednocześnie jako konsumenci oczekujemy coraz lepszej jakości, lepszego briksa. Zakłady muszą, nie mają innego wyjścia, podążają za tym, co chcą konsumenci. Konsument chce bezpieczniejszego profilu produkcji, ale też dyskutujemy o temacie, o którym, panie ministrze, nie wspomnieliśmy, to znaczy o bezpieczeństwie żywnościowym. To bardzo było dobrze widać w momencie COVID-u, gdzie nagle transport stanął. My mamy świetne
świetną bazę surowcową, u nas nie zabrakło tej żywności, natomiast chcemy też, żebyśmy, no o tym też rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, o tym, żeby, no mam nadzieję, że w dalszym ciągu ministerstwo będzie wspierać tutaj nas, szczególnie mówimy o tym lobbowaniu w Brukseli, bo nam dosyć daleko jest do tej Brukseli, natomiast myślę, że właśnie w kontekście chociażby takiego, myślę, prostego ułatwienia, jak zgody na to, żeby badania, które są robione w Europie Południowej, tak nazwijmy to, można było potem wykorzystać do celów rejestracyjnych w Polsce, tak? A druga sprawa, no to jest jakby cały czas przypatrzenie się kontyngentowi i temu, co do nas wjeżdża. Pamiętacie Państwo, rok temu dosyć mocno rozmawialiśmy o tym, że jest to kontrolowane, że są kontrole na granicach, natomiast no, myślę, że wszyscy się zgodzą ze mną tutaj, że na pewno ten proces powinien być dobrze dopilnowywany po to, żeby też to, co wjeżdża, było bezpieczne. Nie wiem, i zdrowe, tak. Także panie ministrze, zapraszamy do komentarza krótkiego, tak. Tak. Jeżeli chodzi o Ukrainę, ta kwestia najbardziej Państwa dotyka, ale myślę, że to jest problem szerszy, dotykający całego rolnictwa, nie tylko Państwa branży, bo jeżeli rzeczywiście po roku 2023 zaczniemy u siebie stosować takie, a nie inne wymagania i dopuścilibyśmy do importu żywności, gdzie te wymagania nie obowiązują, ze względu na to, czy to jest Ukraina, czy to są kraje Ameryki Południowej, ta konkurencyjność będzie mocno zachwiana. W związku z tym wiem, że toczy się dyskusja również w tym zakresie. Ona będzie bardzo trudna, dotycząca tego, aby renegocjować pewne umowy handlowe bądź obwarowywać możliwość importu produktów rolno-spożywczych, produktów roślinnych z krajów trzecich na takiej zasadzie, a aby nie wpuszczać na teren Unii Europejskiej towarów, które nie podlegają takim samym normom jak te produkowane na terenie Unii Europejskiej. Taki jest kierunek w tej chwili, takie rozmowy się toczą. Cały czas wracamy do środków ochrony roślin. Ja rozumiem, że to jest bardzo, bardzo istotny problem. Wiem, że są wycofywane, ale no też jest możliwość dla upraw tych mało obszarowych uzyskiwania zezwoleń na poszczególne środki w sposób prostszy, przy znacznym zredukowaniu kosztów takich zezwoleń, i te możliwości są w tym kierunku. Niemniej jednak wszyscy mamy na uwadze rekomendacje Unii Europejskiej co do ograniczania środków ochrony roślin i nawozów. Musimy do tego projektu, do tego kierunku podchodzić bardzo ostrożnie i będziemy się starali dostosowywać nasze przepisy, bo jest tu pewna możliwość manewru do pozycji wyjściowych, jakie są w naszym kraju w tym zakresie, ale także do uwarunkowań, jakie ma nasze rolnictwo. I chciałbym, abyście Państwo aż tak bardzo się nie obawiali tych nowych rozwiązań. Będziemy starali się dbać o Wasze interesy, Waszą produkcję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Czas powoli tutaj dobiega końca. Bardzo się cieszę, że pan minister wyraził chęć spotkania się tutaj z państwem. Także myślę, że zaraz po tym spotkaniu będziemy próbować wspólnie takie zaproszenie również do ministerstwa wystosować, żeby ustalić termin, bo myślę, że te tematy, zdajemy sobie sprawę, że to są szczegóły, które pan obejmuje całość tutaj
zagadnień rolnych czy rolniczych. Natomiast tu mówimy o pewnych specyficznych rozwiązaniach dla jednej grupy czy dla jednego segmentu. Ja tu jeszcze raz chciałem podkreślić, będąc troszkę tak ambasadorem całej grupy, że to jedna jest z niewielu grup czy segmentów produkcji rolniczej czy warzywniczej tak dobrze zorganizowana. To jest to, o czym zawsze się mówiło i to są naprawdę ludzie, którzy od lat całe rodziny zajmują się tym. To jest fajna współpraca, powiedziałbym symbioza zarówno producentów, firm które branżowych, ale też zakładów przetwórczych i myślę, że warto by było i mamy nadzieję, że tutaj pan minister tutaj o tej branży akurat nie zapomni, żeby kontynuować wspieranie, żeby te mechanizmy pomagały, a nie były trudnościami. Także jeszcze raz bardzo serdecznie panu ministrowi dziękujemy za poświęcony nam czas, za odpowiedzi na pytania. Tak jak powiedziałem, postaramy się przygotować je w takiej bardziej szczegółowej formie i mamy nadzieję, że ten głos też za pośrednictwem ministerstwa i pana ministra będzie wysłuchany. Również tutaj mamy nadzieję na to lobbowanie tym razem w naszą stronę, jeżeli chodzi o Brukselę. Także panie ministrze, życzymy dużo powodzenia w realizacji tej strategii. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. I życzymy dużo sukcesów i jak największych dopłat i funduszy, które będą spływały do naszych polskich rolników. Także panie ministrze, dziękuję jeszcze raz. Może jeszcze kilka słów od pana podsumowujących i na tym będziemy powolutku naszą dzisiejszą debatę z udziałem pana ministra kończyć. Proszę państwa, nie odchodźcie, po zakończeniu debaty będziemy też wręczać nagrody Grand Prix właśnie dla branży pomidorowej. Także panie ministrze, oddaję głos. Ja raz jeszcze bardzo chciałem podziękować za możliwość uczestniczenia w państwa spotkaniu, w państwa debacie już po raz drugi. Widzimy chyba jednak te różnice. To spotkanie w Licheniu miało inny charakter. Zawsze lepiej spotkać się na sali wśród wielu producentów, no ale mamy warunki związane z koronawirusem i dobrze, że możemy się w ogóle spotkać. Dziękuję za wszystkie uwagi, za wszystkie postulaty. Moje zaproszenie dla państwa jest aktualne. Proszę o kontakt, ustalimy termin. Proszę też o przesłanie wszystkich państwa uwag, postulatów z dzisiejszego spotkania dotyczących waszej branży. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim organizatorom spotkania, ale też serdecznie pozdrowić wszystkie grupy producentów, zrzeszenia wszystkich producentów indywidualnych z państwa branży, życzyć dużo sukcesów, abyście mieli państwo oprócz satysfakcji także i środki finansowe z waszej działalności, bo to wszystko wpływa na rozwój naszej gospodarki, na czym wszystkim nam bardzo zależy. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za możliwość udziału w dzisiejszej debacie i ponawiam swoje zaproszenie dla państwa. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, dla tych wszystkich z państwa, którzy nas w dalszym ciągu oglądacie, teraz mamy przygotowany 10-minutowy materiał, który jest przygotowany wspólnie przez naszego dzisiejszego współorganizatora, firmę Nunem, markę Nunem. Proszę państwa, zobaczymy, jak wygląda podsumowanie europejskiego rynku pomidora. Także 10-minutowe spojrzenie na to, jak europejski rynek pomidora. To będzie też fajne podsumowanie naszych dzisiejszych rozmów, no bo sami mówiliśmy, że nie jesteśmy sami tutaj na tym rynku. Także zobaczmy, co dzieje się poza Polską. Także zapraszam na materiał. Witam wszystkich. Z tej strony Esther Serrano z Hiszpanii. Pracuję w Nunem z przeszło 10 lat. Aktualnie jestem dyrektorem sprzedaży pomidora przemysłowego na Europę i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w Agroakademii dzisiaj z Państwem.
Jesteśmy częścią międzynarodowej firmy i staramy się wspierać producentów w wielu krajach, nie tylko przez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, ale także przez zrozumienie potrzeb na każdym etapie łańcucha produkcji. I dzięki temu możemy zaproponować rozwiązania związane z technologią, cyfryzacją, zrównoważonym rozwojem. To wszystko powoduje, że możemy zbudować silną pozycję partnera ze wszystkimi uczestnikami w łańcuchu produkcji pomidora. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Państwem najważniejszymi trendami, które widzimy na globalnym rynku pomidora przemysłowego. Zeszły sezon był bardzo dobry ze względu na istotny wzrost konsumpcji pomidora przemysłowego. To oznacza, że było silne zapotrzebowanie z rynku na przetworzonego pomidora. To spowodowało, że przetwórnie w tym roku zwiększyły moce przerobowe i dlatego, że w zeszłym roku większość przetwórni sprzedała zapasy, w tym sezonie chcą się zabezpieczyć na zwiększony popyt ze strony sieci supermarketów na jeszcze większe ilości. To, co jeszcze zauważamy, to, że przetwórnie próbują szukać możliwości, jak się wyróżnić względem produktu, dlatego też widzą szanse w eksporcie na rynki, ale też widzą inne podejście do spożycia przetworzonych pomidorów w ich krajach. To oznacza, że na przykład przetwórnie produkujące do tej pory na przykład koncentrat są zainteresowane produkcją kostki lub wydłużonych lub innych form. My również śledzimy te zmiany, aby zrozumieć, w którym kierunku rozwija się rynek i jak ma się dostosować do tego hodowla odmian, które będą przetwarzane w fabrykach. To, co my również zauważamy, to jest wzmożone zainteresowanie rozwiązaniami cyfrowymi w uprawie pomidora. Skąd się to bierze? Otóż dlatego, że producenci potrzebują precyzyjniej określić momenty nawadniania, nawożenia, oprysków i oczywiście jest duże zapotrzebowanie i zainteresowanie tym, aby precyzyjnie określić plon. Technologie rozwijają się bardzo szybko. My również próbujemy zrozumieć potrzeby i uruchomić te programy poprzez korzystanie z naszych sieci połączeń, rozwiązań, które posiada BASF lub z innych mniejszych firm produkujących takie rozwiązania. Wszystko po to, aby wspierać naszych klientów. Kolejny fakt, który staje się coraz bardziej istotny, to aspekt zdrowej żywności. Każdy stara się być fit, uprawiać sport, stara się jeść zdrowiej i oczywiście pomidor jest doskonale znany z tego, że jest bardzo zdrowym gatunkiem, bogatym w antyoksydanty, likopen. Dlatego wzmożony popyt na pomidora może też wynikać z tego faktu. To może być bardzo ważny aspekt, dlatego że najwyższa konsumpcja pomidora przemysłowego jest na południu Europy, w Hiszpanii, we Włoszech, w Turcji. To kraje o najwyższym współczynniku konsumpcji i widzimy to, że północna czy wschodnia część Europy w dalszym ciągu spożywa znacznie mniejsze ilości w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tej sytuacji, jeśli ludzie chcą jeść zdrowo, firmy przetwórcze muszą być przygotowane na wzmożone zapotrzebowanie na produkty z pomidora przemysłowego, tak samo jak na nowe receptury podania, czy to pomidory bez skórki, czy do salsy, spaghetti, do sałatek. Wszystko, aby dać ostatecznym konsumentom pomysł, jak wprowadzić pomidora do ich jadłospisu pod postacią ciekawych produktów. Oczywiście jest też trend zero pozostałości. Jest to trend rosnący i my staramy się przynieść odmiany z odpornościami, tak samo jak też biologiczne rozwiązania. Ten trend wciąż rośnie w różnych krajach, w różnym tempie, ale z pewnością jest to coraz silniej wymagalne. Kolejnym trendem jest zero kilometrów. Oznacza on, że pożądany jest lokalny produkt. Zamiast importu ze względu na emisję CO2, to również na chwilę obecną zależy od krajów, ale jest silny trend lokalnego produktu. To jest ściśle powiązane z rozwojem przetwórni, które muszą w pełni śledzić i mieć pewność, że surowiec jest lokalnie wyprodukowany i przetworzony. To na przykład w przypadku Włoch i włoskich konsumentów ma olbrzymie znaczenie.
Jest kilka filarów zrównoważonego rozwoju, jak bezpieczne dla środowiska, efektywne wykorzystanie wody, odpowiedzialność społeczna. To wszystko będzie miało duży wpływ na rozwój branży pomidora i branża musi podążać za tym. Sytuacja związana z pandemią, jak wcześniej wspomniałam, spowodowała w zeszłym sezonie bardzo wysoki wzrost konsumpcji. Mimo tego, że restauracje były zamknięte, ludzie spożywali więcej posiłków w domach. Gotowaliśmy więcej w domu, poszukiwaliśmy nowych przepisów, nowych rozwiązań, smaków i czerpiemy z tego korzyść wzmożonego zapotrzebowania. I to również może na stałe utrwalić się w krajach wschodnich czy też północnych. As I was mentioning before, to try to increase the local consumption. Widzimy też oczywiście drugą stronę medalu, nie tylko pozytywne informacje o nowych technologiach, nowym zapotrzebowaniu, wzmożonym popycie. Zawsze jest druga część, która jest wyzwaniem i która wymaga od nas wzmożonej czujności i poszukiwania rozwiązań, jeśli będziemy ich potrzebować. Jedną z takich rzeczy jest to, że europejskie prawodawstwo staje się coraz bardziej i bardziej wymagające w stosunku do handlu koncentratem pomidorowym. To może mieć wpływ na kraje, które eksportują lub importują koncentrat pomidorowy wewnątrz lub spoza Unii Europejskiej. To samo wiąże się z nasionami. To wyzwanie staje się coraz bardziej istotne. Niektóre kraje wprowadzają dodatkowe wymagania i jest coraz trudniej dostarczać tam nasiona, na przykład nowe wymagania fitosanitarne. Kolejne zagrożenie, które widzimy, to występowanie coraz większej presji niektórych chorób grzybowych, bakteryjnych, wirusów. Tutaj musimy reagować bardzo szybko w oznaczaniu tych najgroźniejszych chorób, tak aby móc wprowadzić poszukiwanie odporności do naszych programów hodowlanych. Oczywiście hodowla takich odmian trwa kilka lat i tak szybko, jak rozpoczniemy poszukiwania, tak szybko możemy znaleźć rozwiązanie dla producentów. Co również widzimy, to że Chiny to kraj, gdzie produkcja pomidora rośnie bardzo szybko. Aktualnie są drugim co do wielkości krajem produkującym pomidora przemysłowego po Kalifornii. Widzimy, że wewnętrznie wzrasta ich konsumpcja, pomidor staje się coraz bardziej popularny w ich diecie, natomiast Chiny również zaopatrują inne rynki, co stanowi konkurencję dla innych krajów i ta konkurencja staje się coraz silniejsza. Kolejnym zagrożeniem jest zmęczenie gleb i brak właściwego zmianowania. Pojawiają się nowe choroby odglebowe, które wpływają na zmniejszenie plonów. Czyli tutaj zrównoważony rozwój będzie odgrywał kluczową rolę, tak jak wcześniej wspomniałam. Klimat, środowisko. Klimat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Globalne ocieplenie, coraz bardziej niestabilne warunki uprawy, silne deszcze, grady, susza w niektórych rejonach południowej Europy lub zbyt wysokie temperatury, w których pomidory wręcz się gotują. To wszystko zwiększa ryzyko producentów, szczególnie w południowej Europie, w uzyskaniu opłacalnego plonu. Sądzę, że na północy aspekt wody nie jest aż tak istotny, ale to zaczyna stanowić coraz większy problem. W ubiegłym sezonie gorące prądy w Hiszpanii spowodowały na przykład znaczne straty dla producentów. I oczywiście tak długo, jak możemy czekać, aż klimat będzie dobry do uprawy, czy będzie padać, czy nie będzie padać, co przyniesie przyszłość, tego nie wiemy. Ale to jest bardzo poważny problem, który nie wiem, jak można kontrolować. Musimy czuć respekt wobec tych zmian, żeby mieć pewność, że możemy mieć normalne warunki uprawy z normalnymi opadami i z normalnymi temperaturami. Tak jak wspominałam, najtrudniejszym wyzwaniem aktualnie dla Kalifornii, Hiszpanii, Włoch, Turcji jest woda. Oczekujemy deszczu, który umożliwi produkcję. Jak to będzie w przyszłości? Nie sądzę, że będzie nam łatwiej. Niektóre rządy będą inwestować w poszukiwanie technologii odsalania wody z mórz i wykorzystywania jej do rolnictwa. I to z pewnością będzie jeden z krytycznych aspektów.
out and try to support the water supply in the end, because this will be really more and more a critical aspect. Kończąc, jest kilka aspektów, na które zwróciłam uwagę jako nasze szanse. Nowe technologie, wzmożony popyt, cyfryzacja, zrównoważony rozwój. Są również bolączki, takie jak siła robocza, woda czy klimat, ale finalnie jest wiele rzeczy, które mogą wciąż być rozpatrywane jako szanse na rozwój i musimy mieć pewność, że większość z nich będziemy w stanie wykorzystać. Jestem szczęśliwa, że mogę uczestniczyć tutaj z Państwem i mam nadzieję, że te informacje będą Państwu pomocne podczas Waszej dyskusji, która mam nadzieję będzie owocna. Nie jestem pewna, czy mój polski jest wystarczający. W każdym razie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie mieć udane spotkanie i życzę Wam dużo sukcesów także w tej Agroakademii. Do zobaczenia. Proszę Państwa, ciekawy głos, spojrzenie troszkę z innej perspektywy, z szerszej, jak to mówią Amerykanie, helicopter point of view, czyli spojrzenie z góry. Myślę, że Państwo na swoje plantacje patrzycie z boku, z góry, z dołu i jak są w różnych fazach rozwoju. Także zapraszam do krótkiego podsumowania, 2-3 zdania, Czarku, zacznę od Ciebie, żeby było w tej kolejności. Myślę, że trzeba będzie namówić też organizatorów, żebyśmy tej idei, tych debat nie odpuszczali. No i na pewno od poniedziałku trzeba szykować ekipę, która uda się do ministerstwa, tak? Czarku, komentarz z Twojej strony. Ja serdecznie chciałem podziękować firmie BASF Nunem za zorganizowanie tej naszej Krajowej Agroakademii. Jest nam bardzo miło tutaj z Zrzeszenia Złowicza, że możemy być tutaj wspólnie z koleżankami i kolegami z innych regionów Polski, razem podzielić się naszymi doświadczeniami i oczekiwaniami od Ministerstwa Rolnictwa. Cieszymy się, że pan minister był, wysłuchał naszych postulatów i miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się do tego wspólnego spotkania doprowadzić i te postulaty, które tutaj przedstawiliśmy jako branża, część chociaż z nich, przede wszystkim te dotyczące stosowania chemii, dotyczące kontyngentu z Ukrainy na koncentrat pomidorowy, a my, myślę, ja tutaj osobiście będziemy też dopingować ministerstwa, żeby tych pseudoekologów, którzy zabierają nam, uczciwie pracującym, dopłaty, no po prostu rozliczyć i wyeliminować. Nie jesteśmy przeciwnikami ekologii, ale jak ma być ekologiczna produkowana żywność, to niech będzie ze wszelkimi zasadami. Dziękuję bardzo. Janku, zapraszam. Komentarz z Twojej strony. Ja też w imieniu swoim i plantatorów Zrzeszenia Producentów w Milejowie chciałbym podziękować firmie BASF i Nunes również za to zaangażowanie, za wsparcie, no, oczywiście za to organizowanie takiej debaty, gdzie możemy się podzielić naszymi problemami i ułatwić nam kontakt z osobami z rządu. No szkoda, że tutaj nie było pani jeszcze, która miała nas zaszczycić, ale z jakichś tam powodów nie przybyła, bo też mamy wiele pytań jeszcze. Tutaj no, rolnicy zawsze nas pytają, no, były te dopłaty na początku, gdzie uprawa, wielkość upraw nie wzrosła, a dopłaty zmalały prawie o połowę, to też tutaj rolników nurtuje, gdzie są te pieniądze, co się z nimi dzieje. No ja myślę, że tyle. Dziękuję jeszcze raz tutaj wszystkim za organizację tej debaty. Urszula, z Twojej strony na pewno będzie coś o zrzeszeniu, projektach i tego tematu. Pamiętam rok temu praktycznie bieganie między rzędami i bardzo ciekawa dyskusja. No szkoda, że nie mamy tych wszystkich właśnie setek osób, które były rok temu, ale mamy nadzieję, że Państwo nas widzą. Urszula, zapraszam. Parę słów od Ciebie jeszcze. Ja już bardzo krótko. Ja również chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom za przygotowanie super konferencji. Ja z kolei chciałabym życzyć wszystkim uprawiającym pomidory w tym roku, w bieżącym roku 2021, aby plony były bardzo wysokie, zyski również i tego wszystkiego, a przede wszystkim zdrówka dla wszystkich. Bardzo dziękujemy. Czarku, Kujawy, przepraszam, Ziemia Dobrzyńska. Dziękuję. Myślę, że naturalną obawą człowieka jest to,
coś przychodzi do nas nowego i to samo ma być ten nowy WPR. Co nas czeka? My tutaj żeśmy zapoznali się po części i wszyscy, którzy nas oglądają. Fajnie jest, że jest taki panel, gdzie można rozmawiać, gdzie można dojść do pewnych kompromisów, gdzie można sugestie swoje wysunąć i które są też słyszalne. Jak tutaj widzimy, zaszczycił nas pan minister i szkoda, że jeszcze nie dojechała pani europoseł. Także dziękujemy za wsparcie i miejmy tą nadzieję, że wszystko co najlepsze to jeszcze przed nami. Witek, tym razem na tobie kończymy, na twoim komentarzu. Tak, dziękuję, bo to dane mi było dzisiaj rozpocząć dyskusję na debacie i ją kończyć. Proszę Państwa, oczywiście również podziękowania dla organizatorów, dla wszystkich Państwa w studiu, przed monitorami, przed telewizorami, przed nośnikami, którzy uczestniczycie w tej debacie i w imieniu własnym, w imieniu moich plantatorów, czy mojej grupy, czy nasz wspólny, po prostu życzmy sobie normalności w pogodzie, w uprawach, w prowadzeniu naszego biznesu, czyli rolnictwa, normalności w życiu codziennym, no i wszystkiego najlepszego, czego byśmy sobie mogli na najbliższe dni, miesiące, lata życzyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem, jak to ktoś kiedyś powiedział, obyśmy zdrowi byli, a pomidory to już same będą zdrowe wtedy, bo od tego zależy, możemy zakończyć. Pamiętajcie Państwo, że całość naszej debaty jest nagrane, będzie można sobie je odtworzyć. Również komentarze pana ministra, myślę, że też łatwiej będzie w formie nagranej. Przypomnę, że mówiliśmy, było sporo pytań, również od Państwa, byliście Państwo aktywni. No, ze względu na ramy czasowe nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Mamy tutaj deklarację ze strony organizatorów, że będą wspierać tego typu debaty. Mamy nadzieję w normalnych okolicznościach, czyli że znów kilkaset osób zgromadzi się i będziemy nieograniczeni transmisją i tym, że mamy ilość osób, która w studiu może być ograniczona właśnie przez ograniczenia covidowe. Także w imieniu swoim własnym, osoby prowadzącej ten dzisiejszy panel, przede wszystkim dziękuję wszystkim z Państwa, bo łatwiej się rozmawia osobiście niż występuje przed kamerami, nie widząc Państwa twarzy, czy jest to zainteresowanie, czy jest ten wyraz twarzy, który potwierdza albo nie zgadza się z jakąś opinią. To też jest duża sztuka, żeby na coś takiego się przestawić. Także wszystkim tutaj naszym panelistom, którzy z całej Polski tutaj też zjechali, bardzo serdecznie dziękuję. Państwu również wszystkim, którzy byli z nami, którzy nadsyłali pytania. Życzymy dużo zdrowia, również świetnych plonów. I pamiętajcie Państwo, za chwileczkę pierwsza pomidorowa nagroda w Polsce, Grand Prix. Także zostańcie jeszcze z nami. Będziemy nagradzać osoby, które właśnie otrzymają tą zaszczytną statuetkę Grand Prix. Także dziękuję Państwu jeszcze za udział w panelu i zapraszam na ostatnią część naszego dzisiejszego wieczoru.
I witamy Państwa ponownie. Tym razem jesteśmy już w ostatniej części dzisiejszej konferencji, zatem wręczenie nagród Grand Prix naszym laureatom, naszym nagrodzonym producentom i osobom związanym z produkcją pomidorów przemysłowych w Polsce. Natomiast w tym momencie chciałbym oddać głos panu Cezaremu Urbanowi oraz pani Monice Glen. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć na Krajowej Agroakademii Pomidorowej. Przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, jestem fanem pomidorów. Po drugie, jestem miłośnikiem pomidorów gruntowych. A po trzecie, uwielbiam polskie pomidory gruntowe. BSF jako globalny koncern stawia przede wszystkim na innowacje, badania oraz na rozwój. Jednakże nawet najlepsza innowacja jest niczym, jeżeli nie może być sprowadzona na grunt, jeżeli nie można jej wykorzystywać w praktyce. Stąd projekty edukacyjne są dla nas bardzo ważne. Monika powie o tym, co robimy w obszarze edukacji. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. W obszarze edukacji właśnie kilka lat temu rozpoczęliśmy spotkania w ramach Agroakademii dla producentów zbóż, rzepaku, soi, ale przyszedł czas, żeby przenieść to na grunt pomidorów. I właśnie wspólnie ze zrzeszeniami producentów pomidorów, którzy są tak bardzo dobrze zorganizowani, jak pan Adam Paradowski powiedział, bardzo dobrze nam się współpracuje i co roku organizujemy właśnie takie spotkania, które są i zimą, spotkania zimowe, i mają też edycję letnią w postaci warsztatów. I właśnie, no, dlaczego nazywa się to akademia? Dlatego, że to nawiązuje do edukacji, do wymiany doświadczeń. A wiadomo, że właśnie producenci rolni co roku mają problemy przy takich warunkach naszych klimatycznych. Zawsze jest coś do zrobienia. Właśnie, Polska to bardzo duże wyzwania klimatyczne w tej konkretnej uprawie, uprawie pomidora gruntowego. My jako producent globalny z doświadczeniem też europejskim w produkcji pomidorów gruntowych mamy odpowiedni know-how, aby przenieść tą wiedzę na rynek polski, po to, żeby ten pomidor był przede wszystkim jak najzdrowszy, a po drugie, żeby on był też odpowiednio słodki, bo wiadomo, że takie pomidory lubimy najbardziej. Stąd postanowiliśmy ufundować nagrodę Grand Prix, którą rozdzielamy w dwóch kategoriach. Po pierwsze producent, po drugie w kategorii rozwój technologii produkcji pomidora przemysłowego. Dokładnie tak. Zatem teraz przejdziemy do wręczenia nagród. Drodzy Państwo, w pierwszej kolejności chcielibyśmy wręczyć nagrody w kategorii rozwój produkcji pomidorów przemysłowych w Polsce. W tej kategorii wyróżnimy osoby, bez których produkcja pomidorów nie wyglądałaby dzisiaj tak, jak wygląda produkcja pomidorów w Polsce. Osoby będą osoby, dzięki którym, dzięki swojemu zaangażowaniu lokalnemu miały i nadal mają ogromny wpływ na rozwój pomidorów w całym kraju. Dlatego w tej kategorii chcielibyśmy wyróżnić dwie osoby. Pani Urszula Stefańczuk. Silna kobieta w męskim świecie. Z ogromnym, niekiedy wręcz heroicznym zaangażowaniem walczy o najlepsze warunki rozwoju produkcji pomidorów na Lubelszczyźnie. Osoba z niesamowitą charyzmą. Niejednokrotnie, co nawet udowodniła dzisiaj, przeciera dla Państwa szlaki w gąszczu przepisów. Także Pani Ulu, gratulujemy i zapraszamy. Zapraszamy. My również dziękujemy. Pan Sławomir Paszkier. Drodzy Państwo, nazwisko Paszkier od pokoleń związane jest z pudliszkami i produkcją pomidorów w tym regionie, gdzie w 1927 roku zapoczątkowana została produkcja pomidorów w Polsce. W 1927 została zapoczątkowana produkcja pomidorów, natomiast sam zakład istnieje od 1920 roku. Nieprzypadkowo przywołuję tutaj zakład, ponieważ pan Sławomir w zakładzie Kraft Heinz w Pudliszkach jest agronomem. I jako agronom od wielu lat w roli eksperta
w dziedzinie produkcji pomidorów wspiera producentów nie tylko z bazy pudliszkowej, ale również z całej Polski. Jako ciekawostkę możemy Państwu powiedzieć również, że pan Sławomir dysponuje znacznym archiwum o początkach produkcji warzyw, w tym pomidorów w pudliszkach i generalnie w całym regionie Krobi, którą chętnie dzieli się z lokalną społecznością. Zatem zapraszamy pan Sławomir Paszkier. Kategoria rozwój produkcji pomidorów przemysłowych w Polsce. Proszę Państwa, druga kategoria to producent. Nie byłoby produkcji bez producentów i oczywiście nie byłoby rozwoju bez ich zaangażowania. Dlatego dzisiaj tutaj chcielibyśmy wyróżnić te osoby, dla których produkcja pomidorów przemysłowych to dużo więcej niż po prostu uprawa. Które osoby, które swoją wiedzą dzielą się z innymi, a których inicjatywy wychodzą dużo dalej poza ich lokalny zasięg. W tej kategorii wręczymy 4 statuetki. Drodzy Państwo, Państwo Elwira i Leszek Chudziak. Wyróżniając Państwa Chudziaków, należy zaznaczyć, iż jest to tak, jakbyśmy chcieli uhonorować całą rodzinę Chudziaków i Adamczaków. Dziś Pani Elwira i Pan Leszek kontynuują ideę zapoczątkowaną przez Pana Jana Adamczaka, czyli ojca Pani Elwiry, a teścia Pana Leszka. To Pan Jan ponad 20 lat temu rozpoczął doświadczenia oceniające przydatność odmian pomidora, wykazując najwartościowsze dla regionu Pudliszek. Te doświadczenia są kontynuowane po dziś dzień. Dziś, od kilku lat, Państwo Elwira i Leszek z całą rodziną kontynuują te doświadczenia z taką samą pasją i zaangażowaniem, co Pan Jan, za co zarówno my, jak i producenci z całej Polski są ogromnie wdzięczni i przez to chcielibyśmy Państwa Chudziak dzisiaj wyróżnić. Zapraszamy Pani Elwira i Leszek Chudziak. Proszę Państwa, kolejna statuetka trafia w ręce Państwa Elżbiety i Cezarego Olejniczaków. Przenosimy się na chwilę do Polski Centralnej, w region Łowicza, gdzie Państwo Elżbieta i Cezary również poświęcają mnóstwo swojego czasu na prowadzenie bardzo szerokich doświadczeń, zarówno odmianowych, jak i tych technologicznych. Dzięki tym doświadczeniom, dzięki którym producenci z tego regionu mogą bardzo precyzyjnie wybierać najlepsze dla siebie rozwiązania, Państwo Olejniczakowie są niezmiernie otwarci na nowe wyzwania. I co trzeba powiedzieć tutaj, że nigdy nie odmawiają pomocy, nigdy nie podążają na skróty. W pracy, w gospodarstwie zawsze dają z siebie minimum 120%. Także serdecznie gratulujemy i zapraszamy Państwa Elżbietę i Cezarego Olejniczaków. I następna statuetka trafi do Państwa Anny i Radosława Korzeniewskich. Drodzy Państwo, przenosimy się do Prokopowa w regionie Kotlina w Wielkopolsce. W prowadzeniu swojego gospodarstwa stawiają główny nacisk na zbiór kombajnowy, będąc jednocześnie prekursorami mechanizacji zbioru i promotorami tej technologii, wspierając w ten sposób lokalnych producentów w kwestii doboru właściwych odmian. Są również wsparciem merytorycznym w zakresie niuansów związanych z inwestowaniem w zbiór mechaniczny. Ponadto pan Radosław od kilkunastu lat
zaangażowaniem pełni funkcję wiceprezesa Kotlińskiego Zrzeszenia Producentów Pomvitrus. Zatem zapraszamy pani Anna i Radosław Korzeniewscy. I proszę państwa, ostatnia już dzisiaj statuetka trafi do pana Zbigniewa Radziejewskiego. Niestety pana Zbigniewa z przyczyn osobistych dzisiaj nie może być z nami, ale mamy nadzieję, że pan Zbigniew nas śledzi przez internet. Chcielibyśmy jednak wirtualnie przekazać panu Zbigniewowi tą nagrodę, uzasadniając oczywiście wszystkim państwu, skąd ten wybór. Przenosimy się zatem wirtualnie na Kujawy, w rejon Wrocławka. Można śmiało powiedzieć, że pan Zbigniew Radziejewski jest innowatorem. Kiedy dla wielu producentów pomidorów w Polsce zbiór kombajnowy był odległą przyszłością, taką technologią z południa Europy postrzeganą jako nieosiągalną w naszych warunkach, pan Zbigniew taki kombajn już miał i rozwijał tę technologię w swoim regionie. Był i nadal jest ogromnym wsparciem dla kujawskich producentów pomidorów. Zawsze chętnie dzieli się swoim ogromnym doświadczeniem w zakresie właściwego doboru odmian dla tamtego rejonu. Także panie Zbigniewie, bardzo panu gratulujemy. Wirtualnie wręczamy panu Zbigniewowi tę statuetkę i na pewno w najbliższym czasie osobiście przyjedziemy, aby te nagrody przekazać. Drodzy państwo, teraz o głos w imieniu nagrodzonych poprosił pan Cezary Olejniczak, którego zapraszamy tutaj do nas. Szanowni państwo, w imieniu wszystkich wyróżnionych w tych dwóch kategoriach chciałbym serdecznie podziękować organizatorom, którzy nominowali nas do tych wyróżnień, do tych nagród. Przede wszystkim chciałem podziękować przedstawicielom firmy BASF i Marce Nunems, czyli pani Izie i panu Maciejowi, jak również przedstawicielom organizacji naszych zrzeszeń, którzy wytypowali poszczególne osoby do tych wyróżnień. Za to serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że w tym nowym 2021 roku, w tym nowym sezonie wszyscy, jak tutaj staliśmy, dołożymy wszelkich starań, aby produkcja pomidora w Polsce dalej się rozwijała we wszystkich regionach, bo jesteśmy przedstawicielami wszystkich regionów Polski centralnej, Polski wschodniej, Polski zachodniej, Kujaw, Łowicza, Ziemi Łowickiej, Wielkopolski i Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, że wspólnie z firmą BASF Nunems będziemy tą produkcję pomidora gruntowego w Polsce rozwijać. Za to wyróżnienie serdecznie dziękujemy i życzymy organizatorom tej Krajowej Agroakademii, czyli firmie BASF Nunems, dalszych sukcesów i myślę, że ten nowy 2021 rok zaowocuje dobrymi plonami, dobrymi briksami i myślę, że dzięki tym technologiom, które wdrażamy w życie, jak państwo powiedzieli, opisując poszczególnych laureatów, zasłużymy, czy inni nasi koledzy w następnym roku na te wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy. Zatem, drodzy państwo, kończąc dzisiejszą Krajową Agroakademię Pomidorową pod nazwą Licheń 2.1, chcielibyśmy wszystkim państwu podziękować za to, że poświęciliście swój czas. Jest piątek, popołudnie. Widzimy po naszych statystykach nadal bardzo wysoką frekwencję. Mamy nadzieję, że podczas dzisiejszej konferencji znaleźliście państwo odpowiedzi na wiele pytań, które zadalibyście nam, gdybyśmy mogli się z państwem spotkać, powiedzmy, w normalnych warunkach. Zatem jeszcze raz dziękujemy i ze studia na żywo żegnają państwa Izabela Lagierska i Maciej Wita. Jak wita, jak żegna. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.